Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu. Rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam. Czesław Mozil żurnalista Rozmowy bez kompromisów Dzisiaj u mnie Karolina Gilon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ach. Bardzo ładnie tutaj. Już sobie troszeczkę porozmawialiśmy wcześniej. Naprawdę nieźle się urządziłeś. Mm. Teraz Jest, czekasz, ty tym ty mnie do, do siebie w zaprosisz. Filmie. Tak? Zapraszam. Ale lubisz koty? Mm, lubię, lubię zwierzęta. No to, tak, no to zapraszam. Zaakceptuję koty. No niczego więcej się po tobie nie spodziewałem. Stara do <laughs> tej koty się poszła. <laughs> Dokładnie. Się śmiałam, że tych kotów kiedyś będzie dużo więcej. Pewnie jak kiedyś, niegdyś u Violetty villa Jakbym mieszkała w domu, to bym tych zwierząt miała dużo więcej. Mm -hmm. Ale na razie w moich 60 metrach kwadratowych dwa koty to i tak jest dużo. Trzy razem z tobą. Trzy razem ze mną. Wow. Mm. <laughs> Pierwsze randki są najlepsze. Pierwsze randki? Mm -hmm. Czy są najlepsze? Mm -hmm. e, chyba tak. No. no. Nie, no tutaj będzie druga lepsza. Myślisz? Uh -huh. No dobra, no to zobaczymy. Zobaczymy, nie? Zobaczymy. A może tak jest rzeczywiście, że już te drugie, jak już się ludzie troszeczkę bardziej poznali, mm, to już jest jakieś sprawie. trochę miziu. zaufania, już troszeczkę się tam człowiek otwiera, więc może można więcej pokazać. No pogadać. właśnie, miziu, Mizu, może byś. Tak, no. no tak, ja też mam ja też tak na początku. Wiesz, to, jak buszłam do ciebie pierwszy raz, to też nie wiedziałam, czego się po tobie spodziewać. Mm -hmm. Więc byłam taka mm, wydygana. Że, że to moja aparycja cię trochę zawstydziła. No i, tak. I, i teraz no, tak. Już a już gdy byłeś etap. w czapce, schowany, mało cię było wtedy. Widać. a teraz cię widzę. Przestań, przecież to, to było, tak było ciepło, więc byłem pewnie w krótkich spodenkach, w krótkim rękawku. Nie pamiętam, jak byłeś ubrany, ale jakoś tak byłeś schowany. Miałeś czapkę, chyba kaptur. Mm -hmm. Ukrywałeś się wtedy. Na no pewno, no tak, no, słyszałem <laughs> o tym. E, ale poprzedni podcast ci się śnił przed podcastem. Tak, śniło mi się. Śniło mi się. E, teraz mi się dzisiaj nic nie śniło w związku z naszym podcastem, ale to może dobrze. A co ci się śniło? Dzisiaj właśnie próbuję sobie przypomnieć, tylko że ja niestety zapominam to, wiesz, mm -hmm. nie pamiętam. Nie pamiętam. A masz pochrzanione sny? Mam. Mam. Czasami mi się śni coś, mam już tego dość, wybudzam się, zasypiam i mm -hmm. dalej mi się śni. Eee, i, I to jest taki jeden długi film. Mam intensywne sny, bardzo. Mam takie, mm -hmm. że czasami nawet się zastanawiam, czy to się wydarzyło, czy to był sen. Albo przyśni mi się jakiś człowiek i później go spotykam, na przykład przyśni mi się tak ładnie, mm -hmm. <laughs> przyśni mi się bardzo ładnie i później go spotykam i mam do niego jakieś takie takie ej, Pamiętam go z tego snu i czuję te emocje z tego snu, nie? Ale tylko przez chwilę, później mija. To mi ostatnio taka jedna celebrytka, którą znamy razem, napisała, że się jej śniłem. Oho. A nawet mhm. ona nie można mówić takich snów na głos. I ta małpka z takimi oczami. Oni nie chciała cię poderwać, bo ja zauważyłam, że czasami ludzie tak mają, że zagadują tak, ej, śniłaś mi się. Jak dochodzi do tego, no dobra, co się Już nie pamiętam. Przepraszam, że nie zrozumiałem tego zapisu. Nie, akurat wtedy to było takie wizualizowanie ciebie, jak możesz wyglądać, ale rzeczywiście czasem tak jest, że ludzie w ten sposób zagadują, jak chcą kogoś, jak chcą kogoś wiesz. Tam. Ale to... A jeszcze tak ci napisała, że śniło jej się coś takiego, mm. a, chciała Cię wyrwać na bank. Która to, mów. Oj, już w kategorii wiekowej, już w tej kategorii byłem, nie wchodzę tam już. Okej, okay, no dobra. Po temacie... o, op opowiem Ci, że nie uwierzysz. Dobra. To Twój najlepszy czas w życiu? Kurde, nie wiem, wiesz, um, nie wiem, czy to jest mój najlepszy czas w życiu. Na pewno jest super. E, ale są jeszcze pewne klocki, puzzle, mhm. które um, są brakujące, e, ale już się gdzieś tam widzę, bo mhm. dodali, tylko muszę jeszcze rączkę tak wyciągnąć, nie bać się, wyciągnąć e, ręki po nie e, i je dołożyć do tego mojego obrazka idealnego. Znaczy idealnie nigdy nie będzie, ale jest, jest zajebiście. Mhm. Ale. Ale czy to jest najlepszy moment? Wiesz jak? To, to, to jest tak jak ze spełnianiem marzeń, nie? że o czymś marzysz, że czy jak to była moja na przykład moje marzenie, to była praca w telewizji. E, dochodzisz do tego, zdobywasz te cele, em, spełniasz te marzenia, ale jak już jesteś w tym momencie, to nie czujesz tego, że to już jest to. Zaraz kolejne ci się gdzieś tam rodzą. Więc ja jestem w takim punkcie, że już mi jest fajnie, wygodnie. Ja już mogłabym w tym punkcie zostać i powiedzieć, że tych szczęśliwych momentów jest dużo. Mhm. E, ale czy to jest mój moment życia? Nie wiem. No. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Rośnie cały czas. A ty właśnie. lubisz jedzonko. Lubię. <noise> to. Bardzo. Musiałeś mi coś ugotujesz. No, nie, 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 bo wtedy ten sen, to wiesz, to już no. było niebezpieczne w takim wypadku, a szczególnie, że ty lubisz, jak faceci gotują. Uwielbiam, jak faceci gotują, bo uwielbiam jeść. Mhm. Ale lubię też gotować facetom. Ideał. No. Idealnie, tylko włosy a, dwa przez, centymetry tak. za duże. A, za tylko co? Tylko włosy za, za dwa centymetry tak, za dużo Tak, muszę już ściąć, wiesz, bo już tak mi się tutaj, wiesz, wywijają. No ale i tak ja uważam, że to jest na pewno, do twojego momentu, w którym dziś jesteś dzisiaj, to jest najlepszy czas. Moim zdaniem przynajmniej takim. Do tego momentu tak, to jest no. najlepszy czas pod każdym, pod każdym względem. Względem takim zawodowym, też mnie jako człowieka, bo też popracowałam, nie widzieliśmy się trochę, nie? Półtora mm -hmm. roku minęło, a od roku jestem na terapii, więc też czuję, że się dużo we mnie zmienia. I ja już zaczynam czuć taki spokój, o którym zawsze marzyłam. Zawsze, jak ktoś mi mówił, na czego ci życzyć w twoją rodzinę? Zawsze mówiłam świętego spokoju, i czuję, że ten spokój już nadchodzi, że on już się coraz częściej mm -hmm. pojawia. E, coraz częściej mi tak wszystko jednieje, ja to mówię, czyli mm -hmm. już się tak bardzo wszystkim nie przejmuję, po prostu jest chill. No to co się wydarzyło na tej terapii? Co ty musiałaś przepracować? Ty wiesz, co ja mam do przepracowania i mm -hmm. mam bardzo dużo rzeczy do przepracowania. Ehm, też byłam. Ehm, miałam trochę takie serduszko popękane, i, i to był powód, dla którego poszłam na terapię. Taki główny powód wtedy. Ehm, I też to dzieciństwo, że gdzieś tam czułam, że siedzi mi na plecach jakaś taka zmora, która mnie tak trzyma, i zobaczyłam, że popełniam. że wchodzę w pewne schematy, które nigdy nie pozwolą mi być szczęśliwą, jeśli chodzi o takie życie towarzyskie. I stwierdziłam, że to jest idealny czas, żeby już nad tym popracować, nie karać tych wszystkich facetów za, yy, mm -hmm. za błędy facetów z przyszłości, tylko po prostu otworzyć się, zaufać im, pokochać ich i cieszę się, że poszłam na tą terapię, naprawdę. I cieszę się, że trafiłam na tę fajną babkę, yy, która ze mną to przepracowywuje i super. A ja pamiętam, że dzień, w którym zdecydowałaś, że idziesz na terapię? Pamiętam, to było po Nowym Roku, wiesz, postanowienia noworoczne, e, ale jakoś tak poczułam, że to jest idealny moment. Mm, ja już po prostu miałam dość, wiesz, miałam dość tych schematów, powiedziałam, nie może tak być, no. Mogę to kolejny tego... raz w tym samym jakby, no bo musiałaś się odbudzić, nagle i stwierdzić, okej, okay, no to muszę coś zmienić. Ja nie rozumiałam po prostu, czemu ja sobie na siebie ściągam ciężary, takie mm, sercowe. Nie, nie rozumiałam, czemu ja nie po prostu nie potrafię wejść w coś normalnego, bo jakby relacja powinna dawać nam spokój. Powinna nam w życiu pomagać, a nie być kulą u nogi. Relacja powinna dodawać nam skrzydeł, a nie nam je podcinać. A ja dostrzegłam, że ja po prostu pakuję się cały czas w coś, co mnie ściąga w dół, co sprawia, że jestem smutna, a nie, że się więcej uśmiecham. I nagle powiedziałam: dość. Nie? Idę, idę i chcę, i chcę się tym zająć. Chcę, chcę być szczęśliwa. Ja z czego zaczęłaś? Od czego? Mhm. No bo przychodzisz, siadasz, no tak sobie to wyobrażam, nigdy nie byłem na terapii i od czego zaczynasz? No i pani mnie pyta, dlaczego tu w ogóle przyszłam. No i co? No i, i odpowiadam. W ten sposób? Powiedziałam dokładnie tak jak, tak jak tobie. I od tego się zaczęło, później zaczęłyśmy wchodzić głębiej w temat, mhm. oczywiście poruszyliśmy dzieciństwo, bo to jest, jak się okazuje i wiemy to wszyscy, że jest to najważniejsze, nie? To, jak jesteśmy, to jest właśnie to, od czego wyszliśmy, czyli nasze dzieciństwo. To jest w ogóle bardzo złożone, co? Że dzieciństwo wydaje się tak naprawdę w proporcjach życia tak. bardzo nieistotną kwestią, małym fragmentem tego wszystkiego. Często nie pamiętamy, nie? Dużo no. rzeczy, a jednak jak masz traumy, to pamiętasz dużo. No tak. No, ty miałeś tak, że od czwartego roku życia nie tak. z, z mamą sama tak. no i z rodzeństwem, więc to też wydaje mi się, że potem stawia fundament albo go burzy. Tak. I potem ciężko jest jednak to sobie wszystko porozmawiać, zresztą o tym rozmawialiśmy na naszej na pierwszej rozmowie, ale to też było to, że terapia postanowiła u ciebie w takiej w głowie pomyśleć, że po trzydziestce poczułaś się, że dojrzewasz i że stajesz się kobietą? Ja w ogóle właśnie nie, nie pamiętam, który był taki, to dokładnie, to było dość niedawno, że ja poczułam, że ja już jestem kobietą, bo mhm. ja cały czas byłam taka, wiesz, taka, tak uciekałam od tej dorosłości i cały czas chciałam być tą taką nastolatką, która nie będzie brała nigdy na siebie jakiejś takiej odpowiedzialności, która nigdy nie będzie musiała wejść w takie dorosłe życie, No czasem mówiłam, Boże, ja nie chcę tego dorosłego życia, od rzeczy m, takich przyziemnych, urzędowych, bo jakby takie Sytuacje typu zakładanie rodziny, myślenie o dzieciach. Bardzo od tego uciekałam, a do jakiegoś czasu mam, ym, zdałam sobie sprawę z tego, że już jestem kobietą, jestem dojrzała. Ja już mam 33 lata i poczułam, że to jest taki moment mojej przemiany teraz i jest mi tak z tym fajnie, wiesz. Prawda. No ale, ale mówisz, że nie myślisz o dalekiej przyszłości, tylko o tym, co jest tu i teraz. No tak, ja tak żyję tu i teraz, ale yy, zaczynam myśleć też o przyszłości, słuchaj. U ciebie się to dość szybko zmienia, jak no się tak, przygotowywałem do rozmowy, to tak mówię, kurde, teraz mówisz, że e, dziecko, facet, rodzina, że to może są marzenia stereotypowe i tak każdy myśli, a że to może nie są twoje marzenia, więc to, no, to się zmieniło. Wiesz co, ja, no właśnie, no tak, pamiętam, gadaliśmy też o tym. E, e, Często mnie pytają ludzie o dzieci. Karola, czy ty już mm -hmm. chciałeś mieć dzieci? E, ja zawsze mówię, dajcie mi spokój, w ogóle temat bez sensu, nie chcę. Kiedy to w ogóle? Jeszcze nie teraz, przecież jestem nastolatką, tak? To jeszcze nie ten moment. Mm -hmm. Ale powiem ci, że tak sobie wyobraziłam takiego brzydąca, latającego z loczkami, które wyjdzie z mojego po prostu brzuszka mm -hmm. i będzie takim owocem, mam nadzieję, owocem i miłości, to już sobie to wyobrażam. Podkreślmy, że ja mam kręcone włosy. <laughs> no dobra, czyli okej. Okay. <laughs> Zrozumiałam aluzję. Ja nie. <laughs> nie no, żartuję, ale mm, naprawdę jestem już w stanie sobie wyobrazić mm -hmm. siebie jako matkę. Teraz połowa moich znajomych, która tego słucha, pomyśli, co ona gada za głupoty, bo jakby są przyzwyczajeni do tego mojego mówienia o tym, że ja rodzina, dzieci nie, a naprawdę mi się to zmienia, nie? Zmienia mi się i e, wiem, ile to by ode mnie e, wymagało poświęcenia, atencji. Tego się boję najbardziej. Strasznie się tego boję. Mm, Czy sobie z tym poradzę, ale już sobie to wyobrażam. A jak sobie to wyobrażam, to już naprawdę jest to, to dużo w moim przypadku. To ciekawe, bo ty kochasz swoją pracę i to tak aż niebezpiecznie bym powiedział, bo kiedy mówisz, że ty w wolne dni czujesz się niepotrzebna, nieważna, no to, to jest <laughs> A już taki... też tak nie jest. Ten wywiad był z trzy miesiące temu. <grymne> <grymne> nie. Słuchaj, teraz, teraz mam tak, że... Nie, bo wiesz, z czego to wynika? To jest tak, że mm, okay, czuję się niepotrzebna, jak mam za dużo wolnego, że kurczę, coś się dzieje nie tak, skoro siedzę i nic nie robię. Mm -hmm. Ale teraz, jak jest tak intensywnie, e, poczułam, że ja potrzebuję tych dni oddechu, wiesz? Potrzebuję no, takich na, na odpoczynek, bo wyłącza mi się kreatywność, e, przestaje mi to sprawiać przyjemność. A jak jest jednak to tak wszystko ładnie z, zrównoważone, jest ten balans, jest ten odpoczynek, to od razu bardziej mi się chce. Nawet teraz, jak byłam wiesz, w Hiszpanii e, i miałam tam dużo wolnego, e, to tęskniłam już za tym życiem tutaj. Tęskniłam za tą akcją. Niech się dzieje. Chciałabym no, się tu wracać. Bo ty masz Więc... dużą. Dużą taką swobodę pracy, tak intelektualnie, umysłowo, jesteś taką artystką w tej pracy, tak mi się wydaje, mm -hmm. tak sobie to kojarzę, a z drugiej strony twoja praca jest bardzo sterylna, bardzo taka, że widać, że tam jest praca, że w tej pracy jest naprawdę bardzo dużo tego, tej twojej chęci do tego, żeby to było dobre, żeby to było na tym fajnym poziomie. No. Tak jest. Tak jest, ale to też czasem jest zgubne, nie? Że chcę, chcę być taka w tym idealna, chcę to wszystko dobrze zrobić, e, chcę, żeby się to podobało też moim zleceniodawcom, żeby byli mm. zadowoleni z tego, co ja robię. Chcę być w tym wszystkim też szczera, chcę, żeby moi e, odbiorcy też mi w to wierzyli zawsze i bardzo mi na tym zależy. E, I czasami to też jest męczące, nie? No jesteś młodym pokoleniem telewizji. To też się nierzadko, nieczęsto zdarza, no bo... Kiedy sobie patrzymy, kto się przebija w telewizji, to jest tych osób bardzo, bardzo mało. Jednak te pokolenie do wborów Piotra Gąsowskiego, tak. Krzysztofa Ibisza, trzyma się bardzo mocno. I takich osób jak ty, no to przebija się niewiele. Dlatego też mi się tak to kojarzy, że ty bardzo ciężko pracowałaś na to miejsce, w którym jesteś. I nie wiem, czy byłbym w stanie wymienić chociażby jedną osobę, która marzyła w połowie o tym tak mocno, jak ty marzyłaś od samego początku. O tym mówiłaś, nawet jak oglądałaś tę te, telewizję i mówiłaś, że zawsze tam będziesz. Tak. To mnie zastanawiało, czy ty w tamtym okresie miałaś kogoś takiego, kogo nieświadomie lubiłaś podglądać. Hmm. Że, że się kimś inspirowałam? No może nie inspirowałaś, ale na przykład lubiłaś oglądać to, jak prowadził programy, nie wiem, wiadomości. Kurczę, ciężko mi, ciężko mi tak sobie przypomnieć taką osobę, ale rzeczywiście tak było, że ja bardzo, bardzo, bardzo tego chciałam na maksa i powiem ci, że czasami jest taki stres, nie? że przewija się tych ludzi, tych mm -hmm. nowych gwiazd internetu, ci ludzie się pojawiają, a to ładniejsze, a to ciekawe i jakby masz ma, mam takie poczucie, że kurczę, no za chwilę może przyjść ktoś inny, za chwilę może wbić do telewizji ktoś, kto mnie po prostu wsił spada spadaj stąd, twój moment minął. Jest coś takiego z tyłu głowy, ale ten spokój, który właśnie osiągam też przez terapię, mm -hmm. pozwala mi nie zwariować w tym wszystkim, nie? że ja po prostu wykonuję swoją pracę jak najlepiej potrafię, dlatego może ona jest taka sterylna, jak mówisz, um, bo po prostu mi na niej zależy. I jak mnie stamtąd wykopią, to przynajmniej będę miała Poczucie, że ja zrobiłam wszystko dobrze i nie będę mogła sobie zarzucić, że to jest moja wina. Tylko po prostu ktoś tak chciał. No. Karolina, Które? nie wykopiam cię, to muszę <grym grym> zagwarantować. I to też jest, Mam to jest coś takiego właśnie, że w telewizji nie ma takich drzwi obrotowych w pewnym momencie. I ty już jesteś w tym momencie, gdzie już jesteś w korytarzu, a w drzwiach mijają się tylko inne osoby. Bo jak sobie na to tak spojrzysz, to w internecie faktycznie jest napływ wielu gwiazd. Tylko telewizja wybiera trochę starannie. Internet bierze wszystko. Poza tym do internetu każdy może sobie wejść tak samowolnie, mm -hmm. po prostu z buta, a w telewizji tak nie jest. To nie jest tak, że przychodzisz i mówisz, chcę prowadzić program. Proszę bardzo, ma pani program. To nie jest takie łatwe i ja to obserwuję, jak mało, jak rzadko pojawiają się nowe twarze w telewizji. No właśnie. Zauważ, to nie jest takie proste, tym bardziej, że czasami ludzie też, nawet jak wychodzą z programów, które prowadzę, Piszą do mnie w zasadzie Karolina, weź tam powiedz, podpowiedz, jak to zrobić, żeby czuję, że mam jakąś taką, mam jakiś talent. Chciałbym, chciałabym być tak jak ty, chciałbym prowadzić jakieś programy. Jak to zrobić? Ja mówię, słuchajcie, wy to myślicie, że po prostu wystarczy dotknąć się tej sławy, tej popularności, i już z buta wbijacie do telewizji i możecie coś prowadzić, możecie być gwiazdą telewizyjną. To tak nie jest. No nie to jest, jest mega trudne. To nie tylko talent, ale bardzo ciężka praca i długi czas. Ludzie mówią: kurczę, ty gilonowej to się udało tam na bank, albo komuś, nie wiem, posmarowała, albo załatwił jej stary, co też czytałam, albo e, po prostu podłożyła się komuś na łożu. Ehm, to tak nie jest. Ludzie nie widzą tej drogi, e, nie widzą, jak długo to trwało, zanim ja pojawiłam się w tym punkcie, mm -hmm. tylko widzą już tada na tacy Karolina Gilon i zastanawiają się, jak się to tak udało. To naprawdę jest tak długa droga i tak kręta i tak stresująca, ile łez ja miałam w ogóle wylanych e, przez to e, w życiu, e, to nikt nie wie. Nie? To, tak, była pusty, to była taka podróż po pustyni, gdzie kilkukrotnie pokazywała się Fatom Organa. Naprawdę wystarczy tak. wpisać Karolina Gilon w Google, wejść na Wikipedię i nawet zobaczyć, gdzie ty byłaś, jakie to były programy, od jakichś make-upów. No to było tak, to jest takie złożona droga. W ogóle wiesz, e, miłość na bogato, operacja stylowa, jak ja teraz. Ja w ogóle zapominam o tych rzeczach, że ja tam byłam. E, a to właśnie była ta chęć, wiesz, chęć. Więc, jakby jak pojawiała się w tym młodym wieku jakakolwiek szansa pojawienia się przed tymi kamerami, to po prostu brałam, bo miałam tą nadzieję, że a może tym razem ktoś zauważy, a może tym razem e, ktoś e, zobaczy we mnie jakiś talent i, i, i popchnie mnie dalej. Mm, ale uśmiecham się, jak patrzę. Mm. Do tyłu wiesz? No, Chęć tyś... zaistnienia to jest jeden, ale pomyśl sobie, jak na początku ja oglądałem te rzeczy i, i mówiłem ci to chyba za pierwszym razem albo przed podcastem, bo po, albo może i nawet w trakcie, że to było strasznie słabe na początku. Że pamiętasz jak Ci powiedziałem, no, że tak. jak zmieniło się, jak zaczęłaś mówić? Te wywiady, stary, jak ja oglądam, Rozrobiliśmy sobie ostatnio ze znajomymi, taki. <laughs> siedzieliśmy przy drinku i oglądaliśmy sobie moje stare wywiady. Powiem ci tak, że ja naprawdę miałam taki shame trochę, nie? Mm -hmm. Miałam takie momenty, że nie, to ja mówiłam. Od takiej najpierw skromnej, takiej trochę. Trochę jeszcze, nie wiem, taka pilnująca się po prostu co do słowa, żeby nie powiedzieć, nie przekląć, po taką cwaniarkę, jakby próbowałam wszystkiego, nie? A teraz jest tak, że ja tam po prostu jestem sobą, mówię co chcę, jak chcę i mam takie. Pf. Tylko to już jest ten przywilej tej pozycji, że ty zrozumiałaś, próbowałaś każdego, a na końcu byłaś z sobą i wyszło. Tak, dokładnie. I to jest to, że to jest, trzeba być sobą. Bonesowo, be yourself. No i zapomniałem, że masz bardzo oryginalne hasła. Oh my god! Um, ale, wiesz, że... ale wiesz co, no, mm -hmm. takie proste hasło i właśnie to jest takie banalne, ale jak sam powiedziałeś, jak zaczęłam być sobą w stu nikt nade mną już nie stał i mi nie mówił, bądź popraw, poprawna, wyprostuj się, e, nie mów tak, nie przeklinaj, pamiętaj, żeby tego nie powiedzieć, a ja dzisiaj idę do ciebie i nikt mi nie mówi, Karolinetku, uważaj, pamiętaj, nie poruszaj tego wątku, nie mów tego, uważaj na słowa, nikt mi tego nie mówi i ja w końcu czuję tą swobodę, i dlatego jest jak jest. Ja teraz, jak widzę jakiś wywiad i sobie odpalam wywiady, jak jakieś się pojawiają na mój temat, tak z ciekawości, bo ja często Wam oku nawet nie pamiętam, co gadałam, e, odpalam je sobie i nie wstydzę, się. W ogóle się nie wstydzę, a kiedyś by, bywały, bywały takie wywiady, że mówiłam o takie matko święta, wywracałam oczami, co ja tam gadałam. Masz taki, który się wyodrębnia? E, wywiad? Mm. Wiesz co, no, kiedyś byłam u Kuby. <laughs> byłam kiedyś u Kuby i no, nie, nie, nie był to najlepszy mój występ, e, ale to dlatego, że po pierwsze bałam się, strasznie się bałam. Tam też jest tak, że jednak, wiesz, no, nie do końca mi dano dojść do słowa. E, nie mogą się też, e, nie, miałam, nie miałam jak za bardzo tam cokolwiek powiedzieć. E, I gdybym mogła, to bym to poprawiła, mm, ale już tak się nie zdarzy, wiadomo. E, no i kilka jakichś takich wywiadzików w internecie. To był nie. wywiad po Top Model? W trakcie Top Model? Po Top Model. No. Okay. I no jeszcze jest kilka wywiadów w internecie, które jednak fajnie by było, gdyby ich nie było, ale i tak, i tak niczego nie żałuję, nie? Aha. Fajnie się to ogląda. Pomagał to ci ktoś przy wyjściu z tego, żeby się nauczyć tak mówić? Wiesz co, nie. nie. Totalnie nie. Totalnie nie. Ja sama sobie pomogłam tym, że musiałam poczuć taki wewnętrzny luz. I nie wiem, co mi ten luz dało. Czy już taka poczucie własnej wartości, że w końcu się doceniłam i zrozumiałam, kurczę, Karolina zrobiłaś już dużo i możesz naprawdę być już sobą i nikt ci nie będzie mówił, jak masz żyć, tylko ty żyj tak jak chcesz, nie? Hmm. To jest bardzo ciekawe, jak późno do tego często dochodzimy. No, późno, na maksa późno. No, bo chcemy być akceptowani przez wszystkich, a zapominamy na końcu o sobie, żeby akceptować samego siebie. I ty tak. też o tym trochę teraz mówisz. Ja się chciałam dostosować, wiesz? Chciałam się dostosować do wszystkiego, do wszystkich. Chciałam wszystkich um, uszczęśliwiać, chciałam, żeby każdy był ze mnie zadowolony. Przeżywałam stres, czy się dobrze wypowiedziałam gdzieś na jakiś temat, czy ktoś zaraz nie będzie na mnie zły. Straszny to był ciężar, e, który miałam na plecach. A teraz ja sama w pełni. Ja, dorosła Karolina, biorę odpowiedzialność za to, co mówię yy, i dlatego mówię, co chcę. Duży, duży, duży komfort, który bardzo niewiele osób posiada. To też tak. sobie zdajesz sprawę, że w show showbiznesie raczej wiele osób ma kaganiec nałożony na to, co mają yy, powiedzieć. My ostatnio nawet nie rozmawialiśmy za bardzo o twoim dzieciństwie, a to mnie zainteresowało, bo nie wiedziałam, że ty występowałaś w teatrzykach, w szkolnych <laughs> przedstawieniach i chciałaś grać od razu w główne role. Słuchaj, Aktorstwo, Ma mama mi zawsze mówiła, ty powinnaś być kabareciarą albo aktorką, która gra pierwszoplanową rolę. I rzeczywiście tak było. Ja, jak tylko y, sięga moja pamięć, tak wiesz, no, nawet jak miałam 4 lata, pamiętam, serio wyskakiwałam normalnie na scenę. Nieważne, że to nie jest teatrzyk, w którym ja gram. Miałam to gdzieś, e, robiłam swoje show. E, w szkole tak samo, wszystkie teatrzyki, musiałam grać rolę nawet brzydkiego kakczątka w jakimś dziwnym e, stroju albo jakiegoś krasnala Królewnej Śnieżki, nieważne, ja musiałam mm -hmm. tam być. E, zawsze marzyłam o tym, żeby grać. E, nie, wiem skąd, nie wiem skąd to się bierze u mnie taka, taka chęć em, tego aktorstwa. E, może ta moja wrażliwość? No tak, to e... jest często na, motorem napędowym. Właśnie, no bo też niektórzy mówią, no ale co ty się tak, tak pchasz do tego aktorstwa, tak często o tym wspominasz. Jak ty ani nie skończyłaś żadnej szkoły aktorskiej, a mi się wydaje, jak oglądam aktorów, że na przykład kolega do mnie, za... mnie zapytał, mówi, patrz, oglądamy film, mówi zaczek, oni grają, ja w to wierzę, jakby to się działo naprawdę. I skąd oni to mają? Jak oni to robią, że jeden gra lepiej, drugi gorzej. Ja uważam, że ludzie wrażliwi potrafią zagrać wszystko, bo ludzie wrażliwi potrafią, też są empatyczni najczęściej i potrafią się wczuć w daną postać. Mm. Ja. Jestem bardzo empatyczna, i e, wydaje mi się, że udałoby mi się wcielić w różne role. Myślę o tym. I też mi się tak wydaje, że kiedy masz głębię emocji, tak. to jesteś w stanie wejść w kałużę i nurkować w oceanie. Dokładnie. Że to wszystko zależy od tego, jakie masz możliwości. Ale on nie powiedziałaś. Mm, bardzo. Ja ładnie. chyba z tego wiesz słynę. Tak, <laughs> tak, tak Masz rację. Była o mnie ola Adamska i to jest bardzo fajna rozmowa o aktorstwie. I o tym, że czym masz bardziej, niestety, mówiąc brutalnie, najebane, tym lepiej dla zawodu, tym gorzej dla ciebie. No tak. Bo kiedy emocjonalnie jesteś w stanie w sekundę wejść w szał. Tak. To grasz to. No tak. A jeżeli tej emocji musisz szukać długo w sobie. No to pojawia się problem, bo nikt nie będzie na ciebie czekał, aż ty się wkurzysz. Dokładnie, dokładnie. Ja płaczę, oglądając na przykład jakieś występy ludzi, którzy, nie wiem, e, śpiewają chociażby. Ja płaczę, bo ja już się wczuwam w nich, po prostu co oni czują na tej scenie. E, ja potrafię płakać. Z muzyką mam problem. Tak? Mm -hmm. no jak to? No Czemu? bo jakoś tak. Ale ty jesteś wrażliwy. No tak, ale tak. z muzyką już mam problem. Ale muzyka Za... jest elementem wrażliwości, Jest, bardzo. jest, ale. I ja wierzę w, wierzyłem o właśnie. Ja nie wierzyłem w muzykę, a w muzyków, w artystów. A dzisiaj ja lubię czytać, kto napisał tekst. E, lubię sobie czytać ten tekst. Okay. I dzisiaj już jest niewielu ludzi, którzy napisali ten tekst. Ja wierzyłem w to, że jest ci smutno, bo nie wiem, pokłóciłeś się z dziewczyną, coś się stało, i napisałeś o tym piosenkę. Mm -hmm. A dzisiaj, kiedy piosenkę piszemy o tym, bo aj, zróbmy hit a te smutne ballady to są super pomysłem na fajną kasę z ZX-u, to... Jak już wiesz, jak trochę to działa, to znasz ten przewód pokarmowy i na końcu to już ci się chyba średnio podoba. Ja trochę chcę wierzyć w to, że piszemy to z potrzeby serca, no a właśnie, nie z potrzeby Ale pieniędzy. nie każdy artysta tak ma, że no pisze nie każdy, to dla. A to się chyba też da wyczuć, nie? I zaobserwować, kto to robi dla hajsu, kto to robi po prostu, żeby przelać swoje emocje na muzę. To się czuje. No też mi się tak to wydaje, się ale jest rację... mało już teraz. Ale jestem w szoku, że to się na ciebie nie ten. Znaczy, jeżeli to jest szczere, no nie wiem, odpalam sobie płyty, pierwsze płyty, korteza i jeszcze na gramofonie, mam płyty winylowe. Tak. Kocham tego słuchać i to porusza moje serduszko. Mm. Ale kiedy tam mam kogoś sprawdzić nowego, to zazwyczaj sprawdzam, albo takich jeszcze nieopierzonych, jest teraz taki chłopak Dawid Tyszkiewicz, chyba on się mm. nazywa. Świetny, świetny, naprawdę genialny chłopak do niego Napisałem na Instagramie, że to, co robi, jest petarda. Posłucham. Bardzo polecam. Świetny chłopak. A kiedy to już jest takie mainstreamowe, sprzedające stadiony często, to coraz dalej ucieka od tego artystycznego buntu, piękności, mm -hmm. naturalności, tego, bo muzyka nigdy nie była idealna. Pomyśl sobie, że kiedyś tak, ale... chodziło o to, żeby się nawalić, spotkać w studio i zrobić piosenkę, bo tak czujemy. To prawda, to prawda. Tylko wiesz, jak to jest? Jak słucham moich znajomych, którzy robią muze, często jest tak, że oni robili właśnie kawałki jakby. W płynące z ich, z, z ich głowy, z ich głębi, z ich serca, tylko jak już im nabiło ileś tam milionów wyświetleń, dostali za to hajs, to później oni padają ofiarami sam, jakby samych siebie, nie? I oni chcą przeskakiwać to, oni chcą być lepsi. Mm -hmm. Oni już wtedy tworzą te piosenki, nawet jak rozmawiałam ostatnio z moim kolegą, um, który jest producentem, on powiedział, że coraz trudniej się z tymi artystami tworzy muze, dlatego że oni już nie chcą Przekazywać swoich emocji i tego, co czują e, muzyką do swoich odbiorców, tylko oni chcą już nabijać po prostu odsłony, nie? I to ich gubi i nagle temu zaprzestaje być fajna. A ja na przykład wchodzę do studia, mm, bo kocham śpiewać i robię to totalnie właśnie, o czym mówimy, że przelewam to, co mam w głowie na muzykę, tylko ja nikomu tego nie pokazuję i może dlatego ja to robię szczerze. Może kiedyś pokażę, zobaczymy. Same smutne piosenki nagrywasz? Właśnie nie. Właśnie nie, aczkolwiek yy, słowa mogą być smutne, ale rytm jest taki, że można potupać nóżką. No ale to chodzi o słowa. Ja kocham słowa. No, dla, wiem, mnie, że słowa. Dla, dla mnie możesz d dwa przyciski nacisnąć tam na klawiszach i ładnie zaśpiewać. Zresztą Mes ma taką piosenkę jak nikt i tam Kortys zrobił podkład. Tam nic nie ma, ale chodzi o to, że ten tekst jest tak dobry, że możesz się w tym zanurzyć i naprawdę mogą ci łzy, łzy popłynąć same z oczu. Tak. Bo... Dla mnie magie robią słowa i dobrze zagrane słowa, dobre gry słów, ale emocje, nie? że ja chcę wiedzieć, że. Znaczy, to, to jest takie moje życzenie. Wiadomo, że ja, ja nie, nie chcę, żeby branża muzyczna teraz grała tak, jak mi się to podoba, bo to jest mm -hmm. kompletnie nie o to mi chodzi, ale jednak ja lubię tą wrażliwość, tą prawdę w tych słowach, w tym, w tym wszystkim, w tym artyście, że tak jak kiedyś komuś mówiłem, że dzisiaj, żeby, gdyby żył Cobain. To zrobiono by z niego obrzydliwego narkomana. Oczywiście, i... że tak. Oczywiście, że A w tak. tych czasach, w których on zmarł, będziemy go zawsze pamiętali jako legendę, ale niczego więcej dla nas nie zagra. I tamta muzyka dla mnie kojarzyła się też na pewno sentymentalnie, no bo dorastaliśmy w tych czasach. Nie? No, Nirvana, Korn, mm -hmm. nimbiscy, Tak, 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 fajne, tak, fajne, tak, fajne tak. rzeczy, których się z dużą miłością słuchało. Jak pomyślisz sobie, że Eminem ma 50 lat już... Weź w ogóle nie mów mi tak! To jest jeszcze młody blondyn po prostu. Ale myślałam o nim ostatnio, pójściłam sobie jego kawałki, bo to był taki artysta, jeden z ulubionych z dzieciństwa i yy, jak sobie wyobraziłam, że on już jest naprawdę dojrzały, mm -hmm. to aż ciężko uwierzyć. Ale... Ciężko, ale w ogóle chciałam ci jeszcze powiedzieć o tej muzyce, że dla mnie muzyka ma mm, dwa zadania. Albo właśnie takie, o którym ty mówisz, że słowa i przekaz, ale też umówmy się, muzyka też jest po to, żeby nas czasem pobudzić, żeby włączyć sobie rano, na przed nami, tak muza wpływa, że włączam sobie rano jakiś mocny bit, żeby się obudzić. Włączam sobie coś smutniejszego, żeby się dobić czasem, bo też tak bywa. Mm -hmm. Jestem smutna, jest mi źle, włączam sobie coś smutnego, żeby jeszcze się tam dojechać. Więc zależy, jak do tego podchodzimy. Ale Wiesz, muzyka ma, dla mnie muzyka ma duże znaczenie. Gdyby nie było muzy ja nie, nie przeżyłam. Ja słucham trochę techno, bo odpalam sobie... Kocham techno. Ja słucham audiobooki na przyspieszeniu 2-0, to... <noise> no tak. <noise> to jest. No tak. To jest trochę techno. A wróciłaś do tego Eminema? To czego słuchałeś, jak byłaś dzieciakiem właśnie? No ja uwielbiałam, czyli dzieciakiem, bo nie taki mam, ale z bratem uwielbialiśmy Eminema. Nie mieliśmy zielonego, zielonego pojęcia, o czym tam rapuje, i to było takie fonetycznie, mm. wiesz, śpiewane. <noise> jak sobie to przypomnę. Teraz już jak jestem dorosła i zdaję sobie sprawę, z jakby o czym on tam nawija. Ale bardzo lubiłam Eminema. Mhm. Ja jako dziecko oczywiście, no Michael Jackson wiadomo, klasyk, ale kochałam go dlatego, że lubiłam tańczyć. Mm, takie rzeczy no. Okay. Wszystko. A pamiętasz że Just Five? Jezus, no ja to. ich kochałam. Matko no nie, święta. No ale to, tych co ich kochali, to ich dojeżdżałem. Ja ich tak kochałam. No. Czyli jednak nie byłaś idealem. a byłaś lubianym dzieckiem? <laughs> a to zależy. Ja miałam taki charakterek, wiesz, rozstawiania po kątach i czasem w dorosłym życiu już mi się koleżanki przyznały, że ty przychodziłaś i nawet na placu zabaw, zabaw mówiłaś, ty tu, ty tu, ty robisz to, ty robisz to. I nie każdemu to pasowało. Byli tacy, co jakby okej, okay, wodzirejka osiedla, ale no niektórzy tego nie lubili i dalej tak jest. Niektórzy lubią ten mocny charakter, doceniają, a niektórzy mają z tym problem. Z tym mocny charakter, to jest takie dla mnie mm, niesamowite, bo ty masz mocny charakter chyba do momentu, kiedy ktoś cię naprawdę nie pozna. albo Właśnie nie chcę, tak to... jest, ale bo, ja, bo wiesz, no, wysoka baba, niski dość głos. Przez od 15 tatuarze. roku życia nie urosłaś. Co? Od 15 no roku nie. życia nie urosłaś. Ale, ale no mam jednak, potrafię tam wiesz, e, tupnąć nóżką, ale tak jak wspomniałeś, rzeczywiście no ja jestem łagodnym, dobrym człowiekiem to chyba. No Okej, okay, z dobrym to jeszcze nie powiedziałem. Ale wytnij to, bo ja nie chcę, żeby wszyscy wiedzieli, że taka okay, jest. No <laughs> tak, to jest wiedzieli. nasza słodka tajemnica. <laughs> mm -hmm. A co to oznacza, że byłaś niegrzecznym dzieckiem? Jaka jest skala? Ja robiłam co chcę, wiesz, i trochę mi było szkoda mojej mamy. Moja mama, e, pff, mamo, mogę jać na biwak, nie możesz. Nie mogę, no trudno, pakuję plecak i tak jadę. I e, zawsze robiłam co chcę. Mm, I wiem, że wiem, że to było czasami dla mojej mamy trudne. Nie? Ja nie byłam nie do okrzesania. Mój brat czasami mnie piłował, próbował, z, z, wiesz, ściągnąć na ziemię, ale no, nie dawałam się, nie było, nie, nie było na mnie argumentów. I dlatego uważam, że byłam niedobra, bo... No ciężko matce, która, wiesz, ma dwójkę dzieci do wychowania, a ta córeczka się tutaj tak buntuje, nie? I robi, robi co chce. Dzisiaj to doceniamy, ja czasem na święta mówię, mamu, przepraszam, przepraszam za te wszystkie rzeczy. Ale, ale, ale ona się teraz cieszy już teraz widzi efekt tego, że jednak dobrze, że tak było. Hmm, to są ciężary, widzę, bo zazwyczaj jest tak, że jak jest coś ciężkiego, to wszyscy patrzą się w tą stronę. na ścianę. Tak? tak, 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 to jest taka ściana płaczu. Wiesz, że Dziękuję. jak ktoś dostaje coś ciężkiego między oczy, to zawsze patrzy na tę ścianę. Uwa to to, to no. co? E, to, to Jarałaś ślugi, uciekałaś ze szkoły? He, wiesz, to uciekałam ze szkoły, chodziłam na wagary e, wielokrotnie, e, jakby poddawałam się wpływom moich e, kolegów. E, byłam czasem miła, ale koleżanek to był jakiś taki chyba okres buntu w podstawówce. Czasami tam trafiłam, potrafiłam pocisnąć. Eee, byłam jakaś taka zła na świat w pewnym momencie. Eee, że Tak się we mnie to odpalało. To nie było, że to było tak, że ja byłam cały czas taka, ale odpalały się we mnie takie e, demony. Eee, papierosów też próbowałam dość wcześnie. Eee, mój brat mi sprzedał. <laughs> Bartek. <laughs> Zapamiętam cię do końca życia. Sprzedał mnie mamie, ale dla mojego dobra. Eee, ciągnęło mnie do próbowania różnych rzeczy. No w dzieciństwie, hmm. czy to było, czy to, czy to było takie, nie wiem, no chyba wszyscy tak mamy, nie? Nie mam pojęcia. Różnych próbujemy. rzeczy? Próbujemy. <laughs> Jaki... <laughs> Jaki... Jesteśmy ciekawi tego wielkiego świata. Różnych. Dużych, dużych ludzi. Ró nie, że różnych rzeczy, wróćmy. <śmiech> <śmiech> nie, no, mówię o papierosach i alkoholu, no, że, że, że były, no ale to w wieku tam, nie wiem, 15 lat, myślę, że każdego ciągnie, nie? Żeby zobaczyć, co tam ludzie tam tak ciągają. Co oni tam mają w tych drinkach, że tak się w tych szklankach, że mm -hmm. tak się uśmiechają. E, więc, więc, więc sobie próbowałam. Ale nigdy nie było w tym patologii. Nie było tak, że wracałam pijana do domu i robiłam nie wiadomo jakie rzeczy. No. Raz poszłam, pamiętam, miałam 15 lat e, na, na randkę. I poszłam z chłopakiem, który już nie, nie miałam wtedy. No, on miał oprawi 18, ja miałam 15 i zabrał mnie na piwo, wtedy, pamiętam. No i wróciłam mm -hmm. do domu. I nie poczułam się zbyt dobrze, wiesz? <laughs> <laughs> że tak powiem, że tak powiem, poczułam się bardzo źle. No i wtedy mój brat zauważył, mówi, co ty tam robiłaś w tej łazience. No i wtedy, ale mój brat mnie wtedy chyba krył, nie powiedział mamie. No więc różne były historie, ale chyba też dlatego, że ja miałam starszych znajomych i trochę chciałam tak do tej dorosłości, mi było bardzo, wiesz, chciałam już być dorosła. Wtedy chciałam być dorosła. Mm -hmm. Później jak już byłam dorosła, to uciekałam od tego. To jest też niezły paradoks. To taką trochę dresiarą byłaś, czy nie? No jak z, zobacz, teraz też w szelestach siedzę. Ale zaczek, pięknie umijasz te rzeczy. Które? No, czy byłaś dresiarą? Myślę, że teraz... Byłam. Ci... Byłam dresiarą trochę, no. Taką chłopczycą. No ale na randki chodziłaś. No, chodziłam, chodziłam, ale wstydziłam, się, nie całowałam się z chłopakami w ogóle. To był. Ach, chłopcy pewnie żałowali ci, co mieli wtedy okazję. Mieli szansę mi pocałować, a to się nie udało. Ja byłam strasznie wstrzemięźliwa bardzo długo. Więc te randki kończyły się tylko na tym, że spotkaliśmy się i pogadaliśmy i tyle, i szłam do domu. W ogóle naprawdę bardzo długo. To jest dziwne, bo teraz kocham się całować, kocham się przytulać, a wtedy. Mm. No bo może miałaś być taka silna, a wtedy wiesz, chłopacy. Nie wiem, czy ja się tak bałam. Może odrzucenia, bo to ten taki Albo odrzucenia? Może to była dla mnie taka e, ściana już za blisko, zbyt intymnie? Może tak. No a druga sprawa, no też nie widziałaś tego w domu? No wiesz, to nie, trochę widziałam, bo jednak. E, Aha, bo twoja się moja związała mama, moja mama się związała dość szybko z Rysiem e, i gdzieś tam miałam ojczyma mm -hmm. w domu, więc widziałam czułość e, między moją mamą a nim e, w domu. No, ale jednak wyszło. No, gdzieś tam ta przeszłość i tak została w głowie. Czułości ojca i mamy, nie pamiętam, także, także może to to. Mhm. A miałeś fajny dom? To znaczy? No, to co jesteś skalą tego, czy to był fajny dom, czy nie fajny? Wiesz, to ja tych domów miałam tyle. To jest takie przykre, że ja w życiu przeprowadzałam się tyle razy, że ja nie wiem, czy ja w ogóle miałam dom, nie? Że o, to jest faktycznie przykre. Tak naprawdę, jeśli się mówi często, jadę do domu rodzinnego na święta, to ja nie wiem, który to jest mój dom rodzinny, e, taki dom w sensie mówię o przedmiotowo, e, ale ten dom mi dawała zawsze mama i brat, nie? no i Rysiu okay. e, i dla nas nieważne było, gdzie my się spotykamy, ważne, się spotykamy, ale ja w życiu przeprowadzałam się jakieś, ostatnio to liczyłam, 25 razy, ja w dzieciństwie zmieniałam non-stop mieszkania, nawet nie wiem czy to nie było czasem co roku, co dwa lata, cały czas zmieniałam siedle, przez to też kolegów, koleżanki, no bo cały czas mieszkaliśmy na tak zwanych stacjach, tak się mówiło mm -hmm. na to, czyli w mieszkaniu wynajmowanym i nigdy nie czułam, że mam dom. Ja za zawsze zazdrościłam ludziom, którzy jadą do domu rodzinnego, w którym się urodzili, wychowali, spędzili swoją młodość i fajnie jest tam wracać i siedzieć na przykład, nie wiem, w ogródku, gdzie widzisz siebie małego latającego, a tam robiłem to, a tam robiłem bazy z kolegami, a, to, a ja nie mam, nie, nie mam takiego miejsca, które tak wspominam jako dom. To jest, muszę powiedzieć, że rzadko spotykam kogoś takiego, że zazwyczaj mm. właśnie faktycznie każdy ma to takie jedno miejsce na Ziemi, w którym faktycznie się wychował, dorastał, pierwszy raz robił głupoty. No, no to raz... ja, ja nie mam takiego miejsca. Ja mam, moje wspomnienia są związane z różnymi miejscami i te miejsca miały. Właśnie to było najprzy... najbardziej przykre dla mnie, że po prostu wiedząc, że się wyprowadzam, to też wiedziałam, że czekają mnie zmiany w życiu. Otoczenia, kolegów. E, mimo, że to było, ma, było małe miasto mrągowo, e, to jednak dla małego dziecka przeprowadzenie się z jednego końca na drugi koniec to było jak teraz wyprowadzenie się do innego kraju. Wiesz o co chodzi? Mm -hmm. No bo jak masz 8 lat, to nie będziesz wsiadał na rower i jechał do koleżanki e, i odwiedzić na drugi koniec miasta, bo jest to niebezpieczne. E, i, I to było dla mnie takie ciężkie, nie? Ale ja się już tak przyzwyczaiłam później do tego, tego rozpakowywania się, pakowania się w te kartony. Że już teraz nie mam z tym problemu. Nawet powiem Ci, że teraz mam ochotę aż się przeprowadzić już gdzieś, bo jestem tak do tego przyzwyczajona, że mam ochotę już zmienić miejsce zamieszkania. Ale to też może dlatego, że chciałabym się od pewnych historii odciąć, ale to już inny temat. Ale też przez to marzę już od długiego czasu o domu. Mhm. Czyli no żeby tak. mieć już takie miejsce, że ja już wiem, że to już jest to miejsce, przez które pomieszkam dobre parę, parę lat, bez takiego z tyłu głowy. Ciekawe, gdzie następne jest mieszkanie, wiesz, o co chodzi? Mm. Tylko, żeby to już było takie dom-dom. Miałam dom. nawet takie myśli, żeby kupić, wybudować, ale nie mam odwagi, żeby zrobić to sama. Chcę, żeby to było już z kimś, nie? No to też już Bo taka... to jednak dom to już mi się kojarzy z czymś takim właśnie wspólnym. A to takie chyba najpiękniejsze marzenie. No. Jeszcze szczególnie, kiedy właśnie się tak trybem koczowniczym żyło i kiedy osiądziesz w tym jednym miejscu. Tak. Pomyśl sobie, że to i tak jest zawsze początek, bo sama to powiedziałaś właśnie u mnie w podcaście, że jesteśmy ze sobą do, do momentu, w którym jesteśmy w stanie się kochać. I to też ten dom i związek nigdy nie musi być tym miejscem, w którym kończy się ta przygoda życia, tylko wręcz odwrotnie, to nadal. Ale się ten... może w ogóle zacząć dopiero. No tak może się zacząć, no. a równocześnie nie wiesz, co życie na Ciebie czeka, że ta miłość też nie jest tak jak gwarantowana, że to będzie do końca życia, właśnie to, to też się zmieniły czasy. My jesteśmy trochę innym pokoleniem. To dla mnie ta rozmowa nawet była fascynująca od tego, tego momentu, że my dorastamy. Jesteśmy w, w podobnym wieku i widzimy, jak zmieniają się media, jak zmienił się internet. Tak. Dorastaliśmy już w internecie, no bo jednak będąc z dzieciakami, już mieliśmy gadu-gadu, czaterie i takie inne rzeczy mm, dookoła. Jak patrzysz na to, jak się wszystko to rozwija, jesteś nastawiona optymistycznie, czy trochę się boisz? Powiem ci, że mnie to wszystko przeraża, szczerze ci mówię. I jak patrzę na to wszystko wokół, co się dzieje, i też na ludzi, których spotykam, i na ten cały syf, który jest, bo jest syf, ludzie tracą w ogóle jakiekolwiek zasady, ludzie wariują, ludzie. Ja nie wiem, co się w ogóle dzieje ze światem, tak ci szczerze powiem, i ja jestem i im bardziej to widzę, tym jeszcze większą mam nadzieję, że Wierzę w tą miłość, która da mi to takie. Ja, po pierwsze, coraz bardziej siebie kocham, co mi się bardzo mm -hmm. podoba, ale wierzę też w to, że ktoś mnie tak bardzo pokocha, że ja będę wiedziała, że się z tą osobą zamknę w tym takim domu. Nie, nie mówię mm -hmm. tylko o mistycznym. no. Zamknę się w domu i ja będę się czuła szczęśliwa, że nie będę potrzebowała tego wszystkiego, co jest wokół. To jest moje największe marzenie, żeby, żeby stworzy stworzyć taki swój taki mały świat, bo ja naprawdę, jak patrzę na to wszystko, co się dzieje, te wszystkie dramy, to wszystko, co ludzie robią, ja jestem przerażona. Jestem przerażona i jakby, mimo że przeżyłam w sprawach sercowych już naprawdę bardzo dużo historii, trochę jestem sama sobie temu winna, bo świadomia, jako świadomy człowiek się w niektóre rzeczy pakowałam, to y, jeszcze mocno wierzę w tą miłość, która będzie dla mnie takim, y, tym właśnie świętym spokojem. Że ja będę miała to w dupie, co się dzieje na świecie i ja w ogóle tak mam, że jeśli jest osoba y, obok mnie, na której mi zależy, ja zobaczyłam, że jak ja się do niej wtulam. Y, to zapomniałam o, cał o całym tym świecie i się czuję dobrze. Duża presja na tej osobie spoczywa, no bo jakby definiujesz też często spokój drugim człowiekiem. A drugi człowiek też jest często huraganem w naszym życiu. Tak, ale ja podobno też daję y, ludziom spokój, moje jakby moje przytulenie się podobno. Podobno. Aczkolwiek wziąć na barki takiego gilona, no to nie jest prosta sprawa. Oj, trzeba trochę wycisnąć. Wiesz co, ale. Y no, tak jest, i boją się mnie faceci. Boją się, boją się, że ja jestem tak szybka we wszystkim, co robię w życiu, że mają mnie tylko tak na muśnięcie na chwilę i że ja zaraz im gdzieś ucieknę, odlecę. Tylko, że ja zawsze mówię, słuchaj, noś mnie na rękach, doceniaj to, jaka jestem, kochaj mnie, a ja nie ucieknę nigdzie. I, i tyle wystarczy. To nie jest tak, że często też padają pytania, Karolina, jaki jest na Ciebie sposób, co trzeba zrobić, żeby Cię. Przy sobie utrzymać, żebyś ty była ze mną szczęśliwa, żebyśmy byli ze sobą długo. Ja wiem, sposób jest prosty. Naprawdę jest prosty. Trzeba mnie kochać i sprawić, że ja będę ufała. To może jest trochę trudne akurat w moim -hmm. przypadku. Ale... Trochę. <laughs> jest to trudne. No właśnie. Aczkolwiek coraz łatwiejsze też ze względu na tą terapię. Nie? Mm -hmm. Że ja coraz bardziej się otwieram i coraz bardziej ufam. Więc ym... kochajcie, kochajcie mm -hmm. mnie mocno, ja wtedy oddaję podwójnie. Mi się wydaje, że nasze pokolenie, na pewno nasze, nie potrafi w kryzysy. Mhm. Pomyśl sobie, że często jak są kryzysy związka, to się związki rozpadają. No tak, no bo ludzie nie chcą tego e, ratować, tylko idą po łatwiejsze, łatwiejszą wiesz, łatwiejszą drogę, czyli po nowe, coś, co nie ma problemów, nie ma żadnej rysy, bo myślą sobie, że tam będzie lepiej, bo może tam nie będzie problemów i po prostu szybko, łatwo e, rezygnują. Wiesz, ja teraz nie będę siebie wybierać, bo ja też często w życiu rezygnowałam szybko, tylko, że ja kiedy widzę, że ja, ja mam ład, ład, jakbym, ja wiem, ja wiem, czego ja chcę, i jeśli ja już widzę w danej osobie, że ta osoba mi tego nie daje, albo daje mi coś, mhm. czego ja właśnie bardzo nie chcę, to uciekam. Ale uciekam dlatego, że mogę i dlatego, że wymarzyłam sobie pewien związek, pewien schemat mojego związku i ja będę go szukać do skutku. Hmm. Masz związki, których żałujesz? Że odpuściłaś? Że odpuściłam? Mhm. Mm. Nie, nie żałuję, że odpuściłam. Tak miało być. Wszystko, co było w moim życiu miało tak być. Ja niczego nie żałuję. Czasami żałuję, że kogoś zraniłam, że wiesz, no, czasem jest tak, że pod wpływem tych emocji obiecujemy komuś coś, planujemy wspólną przyszłość. Czasem nawet się wymsknie coś o dzieciach, o ślubie i trochę mi czasami jest głupio, że gdzieś tam pod wpływem tych emocji komuś coś rysowałam i później widziałam to cierpienie, jak mówiłam, że odchodzę. Ale tak miało być. Wszystko, wszystko co było w moim życiu... E, przyjmuję i nie żałuję. Hmm. To też jest czasami komfortowe, powiedzenie. Ja nie umiałam tak... walczyć, wiesz? Ja nie umiałam walczyć, ja nie umiałam się, jakby jak coś szło nie tak, to we mnie już coś pękało i ja nie byłam w stanie już tego przywrócić. No bo może właśnie ta wiara w to, że to wszystko ma być idealne, bo często tak jest, że wyobrażamy sobie, że związek ma być idealny, bo tak nam mówi cała popkultura. Tak nam mówią filmy, tak nam mówi nie. Ja wiełam, że nie. ale zobacz, ale bo to, że wiemy, to jest jedno, ale podświadomie mamy pchane coś zupełnie mm. innego, to jednak ta podświadomość, o której rozmawialiśmy jako o dzieciństwie, o tym, że masz 4 lata i coś zostawia w tobie, w tobie rysę i jest na cały czas, to jak spojrzysz sobie na to popkulturowo, to mi się wydaje, że my tak interpretujemy świat. No tak, 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 tak. Tylko wiesz, jaki mam problem też? Nie chcą wszyscy zamykać już w, w klatce. Naprawdę, żebym była bardzo blisko nich, ich. No wtedy żebym, jest bezpieczniej bo dla Jest nie. bezpieczniej, tylko wtedy jest niebezpiecznie dla mnie. Jaki, jaki ptak chce siedzieć w klatce, żaden, szczególnie taki kolorowy, który po prostu kocha życie, kocha latać, ja wtedy uciekam od razu. Jak ja tylko wyczuję jakieś takie, zobaczę sygnały, że ktoś sobie nie radzi z tym, że ja muszę, mm, muszę latać, to ja wtedy znikam. Mhm. To od jakich historii chciałeś zmienić mieszkanie? To moje teraz. Uh -huh. e, dlatego, że ja strasznie dużo w tym mieszkaniu już przeżyłam. E, dużo, dużo relacji i tak chodzę po tym domu i tak widzę te duchy moich byłych. <laughs> <laughs> widzę te duchy moich byłych, e, których bardzo uwielbiam serdecznie serdecznie o nich wszystkich myślę, tylko ja czuję naprawdę przełom w moim życiu i potrzebuję czegoś nowego, nowego miejsca, takiego nieskażonego tymi wspomnieniami i. Czuję, że ja naprawdę już jestem tak blisko zaczęcia nowego etapu w moim życiu, związanego ze wszystkim, z tym świętym spokojem, z zaufaniem, e, że ja potrzebuję też zmienić miejsce. Hmm. Chcę, żeby ono było. Nieskażone. Nieskażone, więcej przestrzeni e, i tak, że po prostu nie spojrzę gdzieś w kąt i nie będzie mi ten kąt o czymś przypominał. Okej. Okay. Ten kolorowy ptak wziął się z tego, że twoi rodzice są artystami, bo znalazłem taką informację. E, <laughs> tak, są artystami, tak się poznali zresztą. Tak sobie mnie ulepili, dwóch artystów. E, jest trzecia. I teraz trzecia artystka. Tylko zupełnie inna, jestem zupełnie mm -hmm. inna niż moi rodzice. Ja mama sobie czasami myśli, skąd ty się wzięłaś dziecko? Skąd ty masz tyle tego wszystkiego w sobie? Ja wy, no jak to, wy też jesteście artystami, też macie artystyczną duszę, więc to po was jestem pierwiastek. Tylko, że wiesz co, moja mama nie jest taka jak ja. Ja nie jestem taka jak moja mama, ja po prostu, ona mówi, że ona na mnie patrzy, obserwuje mnie, ona jest pełna podziwu, że ja cały czas coś, wiesz, mm -hmm. cały czas gdzieś, że jestem taka żądna tego świata i ja mam też wrażenie, że ja spełniam marzenia mojej mamy, wiesz. Trochę. O, a jakimi artystami są? Co robią? Wiesz co, moja mama, moja mama jest po szkole fotografii, ale moja mama malowała, pięknie malowała. Ja żałuję, że ona tego nie robi. Ja ją zmuszę po prostu, posadzę ją przed przed sztalugą, żeby mi coś namalowała, o co ją proszę bardzo, bo chciałam mieć obraz jej w moim domu. Jak już będę ten dom miała i to jest moje największe marzenie, żeby mama wjechała mi z obrazem na HT. Ja żałuję, że moja mama nie spełniła swoich marzeń artystycznych, bo ja wiem, że że, że na pewno siedzi jej to z tyłu głowy. Ona się poświęciła nam, mojemu bratu, naszej rodzinie, poszła za chlebem i przestała to robić, bo na tamten moment nie potrafiła wykorzystać swojej artystycznej duszy, żeby to zmaterializować, mm -hmm. żeby zarabiać na tym kasę. I to mnie boli powiem ci szczerze, bo ja wiem sama jako artystyczna dusza, że to strasznie boli, że nie możesz zarabiać na tym, co kochasz. Nie? Jak mm -hmm. wiesz, że masz ten talent w rękach. I, i tego, że dlatego tego, no mama będzie zmuszona. Matka, przykuj pędzle. <noise> A czym mama się zajmowała, jak byliście dziećmi? E, moja mama malowała e, obrazy najpierw, było, pracowała w Domu Kultury mm -hmm, w Rągowie, okay. była totalną, znaną artystką, e, ale później, później pracowała w jakiejś takiej agencji reklamowej, robiła, wiesz, od pieczątek po jakieś oklejanie aut, mm -hmm. czyli też dalej jednak przy tej artystycznej. No, a później wyjechała za granicę. Okay. Wyjechała za granicę do, wiesz, do Danii e, najpierw, później, czy znaczy nie, najpierw do Włoch, później do Danii, po prostu, żeby. Pomóc dzieciom w studiach. No, A czyli to tak, że dorośli. Tak, i mama, ja, ja miałam 15 lat, jak mama mm -hmm. wyjechała. E, jestem jej za to bardzo wdzięczna, bo ona poświęciła swoje życie, żebym ja mogła spełniać swoje marzenia. Ale dedykuję jej spełnianie moich marzeń. To szybko zrozumiałaś to, czy potrzebowałaś jednak kapkę czasu do tego, żeby to zrozumieć? Bo jak jesteś 15-latką, to możesz się szybko obrazić i nie rozumieć. Od początku zrozumiałam. Od początku to rozumiałam, że moja mama robi to dla nas. Nie byłam na nią w ogóle, nawet przez moment zła. Wręcz doceniałam to i dobrze się sprawowałam. Starałam się być grzeczna, żeby nigdy nie było takiej sytuacji, że moja mama musi wrócić. Trzeba ja mama powiedziała? Słuchajcie, dziaki, droga jest prosta. Jeśli będziecie robiły coś, co sprawi, że będę musiała wrócić, to wracamy. Wracam, klepiemy biedę. No. Ja to robię dla was. Docencie to. I rzeczywiście to doceniałam i, i, i tak jest do dziś. No, twoja mama nawet mi się podoba ta historia, kiedy kupiła podręcznik jednemu z chłopakowi z klasy tak. u ciebie, bo nie miał, nie miał kasy na ten podręcznik, tak. a u was też nie było jakoś turbo kolorowo. Tak. Moja mama ma wielkie serce, wiesz, i ja tak się cieszę, że ja mam od niej ten, tą dużą, ta duża część mojej mamy przeszła na mnie. Eee, ona mi. Ja, ja dziękuję też jej za to, że ja kocham normalnych, zwykłych, w cudzysłowie, mm -hmm. bo to nie są zwykli, jako mówię, takich ludzi spoza tego świata show biznesu, wiesz, że ja się nie kręcę wokół, że dla mnie facet musi być bogaty, że musi być turbo biznesmenem, albo musi być show biznesu. Ja jej za to dziękuję, za to, że ja kocham po prostu normalnych, zwykłych ludzi. I nieraz słyszę od facetów, karnale, co ci we mnie zainteresowało, że jestem normalny chłopak, wiesz, a ja właśnie to kocham. Hm. Mama mi zawsze mówiła, Pamiętaj, weź normalnego faceta, jeśli jest myślący, osiągniecie razem bardzo dużo. I to jest prawda. Janek Krapowanie mm, kiedyś powiedział coś takiego: że on jest wyjątkowy przez to, że jest normalny. A normalność jest już deficytowa. I, to prawda. I gdzieś w tym na pewno jest ja prawda. Ja za normalną, wiesz? W tym wszystkim. Normalność jest deficytowa. <noise> no. Co przeszło staty? Z staty? taty? Z taty? Mhm. Mm, ee... Bo powiedziałeś, że dużo z mamy. Co z niego przeszło? Matko święta, jak mnie to wkurzało, jak mi w dzisiejszym mówili, ty Stasiu, więc na pewno cechy jego mam. Ja mm. Jestem taka, że jak czegoś chcę, to, to tak zrobię. Jestem taka po nim, że dużo myślę o sobie. Nie chcę powiedzieć egoistyczna, bo mam też w sobie dużo takiej, mm, że myślę o, o ludziach wokół mnie, że nie, nie, nie depczę po nich, bo... Idę do drzwi, do których chcę iść, jak oni po prostu tam stoją, tak je zdepnę. Absolutnie nie oglądam się, ale też mam trochę w sobie egoizmu. Jednak wa ważne jest dla mnie e, bardzo moje takie e, poczucie komfortu w życiu mm -hmm. i lubię robić to, co chcę. Nie lubię, jak coś jest nie po mojej myśli. On też tak ma. E, no i mam te cechy. no mam. Egoizm ale... w tej branży jest ważny. Wiesz co, też. Polubiłam te cechy w sobie. Na początku byłam zła, wściekła na te cechy, nie chciałam taka być. Głupio mi z nimi było. Czasami na siłę próbowałam to w sobie zmienić i robić coś takiego, jakby co nie było dla mnie komfortowo, tylko dlatego, żeby uszczęśliwić innych. A teraz nie. Fuck it. Chcę być taka. Zaczynam lubić też pani terapeutkę, powiedziała Karolina, ty nie masz lubić tylko tego, co jest w tobie dobre, ale też zaakceptuj to, jest to, co jest w tobie, twoim zdaniem, złe, bo to jesteś ty. Po prostu. No ale są też takie rzeczy, które możesz chcieć zmienić? Hmm. Nie da się chyba nic zmienić już. <laughs> Egzemplarz nie da się. jest uszkodzony od całego nie da się, no Nie da się tam już nic, nic zmienić w tym oprogramowaniu. Mama cię kiedyś zrugała, jak już byłaś dorosła za coś? Jak byłam dorosła? Mhm. Nigdy. Moja mama po prostu, jak działo się coś takiego nawet złego, to czułam w niej wsparcie nigdy nie zadzwoniła i mnie za coś nie ochrzaniła. Zawsze stawała w mojej obronie, nawet, nawet nie powiedziała, zakazała mi mm -hmm. nawet czasami komentować, bo mama po prostu jak lwica, gdzieś na Facebooku, czy, czy gdzieś tam na pudelkach w komentarzach, jak widziała negatywne komentarze, po prostu stawiała się za mną. Ja mówię, mamo, nie, cicho, nic tam nie mów, nic tam nie pisz. Nigdy nie, nie. W dorosłym życiu moja mama jest tak wdzięczna też za to, że, że ja robię to, co robię, bo też... Yy, mm, przed ostatnio, wiesz, miałam dla mnie ogromnym szczęściem było to, że mama kupowała mieszkanie. Ja się do tego mieszkania dorzuciłam, mm -hmm. i ja wiem, że my się tym sukcesem wszyscy razem cieszymy. I moja mama wie, że jestem w jej oczach mądrą dziewczynką, więc nie wyobrażasz sobie, że mama mi za coś okrzeniła ochrzani teraz. Ale co z wiesz, bo jednak. Ona mnie wspiera we wszystkim. Chociaż na... tylko też stary, za co mama mam mnie okrzanić? Ja nie rozrabiam. No, przestań, masz masę popierdolonych pomysłów, jak ci znam. No pomysłów mam, ale mama o tych pomysłach nie wie. Gdyby wiedziała, <grym> no gdyby niektóre rzeczy wiedziała, to na pewno by mi się dostało po łbie. Wyjęłaby ten taki swój pamiętny skórzany pasek, którego się bałam jako dziecko, które generalnie nie dotknął mnie, ale, ale bałam się go. <grym> to na pewno bym dostała lanie za coś, nie raz. Ale moja mama o tych rzeczach nie wie, za co mi się lanie by należało. A za co by ci się należało? Tak w Myślę, że ci skarb... teraz powiem. Tak, tak, teraz nie, właśnie, jak tak się kamery nagrywają. <grym> <grym> nie, nie będziemy o tym gadać, co ty. Ale na pewno są takie momenty, w których sobie myślałam, że gdyby mama widziała o, dobrze, że nie wiem. A relacja z Tatą jest w stagnacji? Wiesz, mamy kontakt. Mamy kontakt, a to jest taki kontakt, wiesz, no, taki. Kontakt. Odpole wkładasz, taki... wkładasz ładowarkę, telefon się ładuje. Teraz na jakiś czas sobie gadamy, tak wiesz, chwilę. Mhm. Nie jest jakaś głęboka wieść. A z bratem. Masz? Z bratem super, z bratem super, kochamy się, jak byliśmy dziećmi, to zamykamy w tapczanie i rzucaliśmy się jedzeniem, bo moja mizofonia, jakby okazało się, że mój brat też to ma, mhm. po prostu była wojna straszna, ale w dorosłym świecie, jak już się paradoksalnie, jak się powyprowadzaliśmy od siebie, to mamy do siebie ogromny szacunek, uwielbiamy się, kochamy, wiemy zawsze co u kogo słychać i fajnie jest mieć brata. Zajebiście jest mieć brata. Wiesz, co w ogóle się cieszę? Słyszałam, że w psychologii jest to udowodnione, że dziewczynki, które mają starszego brata, nie wyrastają na księżniczki. I coś w tym jest. Więc Ale troszkę wiesz, jestem wdzięczna bratu, że mnie tak ruzgał na zasadzie. Koledzy mówili, weź siostrę z nami, a mój brat mówi Pff, nie będę tej gówniary brał. I tam siedzi ze swoimi koleżankami, wiesz. I ja mu jestem za to wdzięczna, bo ja nie wyrastam na księżniczkę. Nikt mnie tam nie głaskał, jaka jestem piękna, jaka jestem fantastyczna, tylko wiesz, a weź idź gówniaro. Stąd. Nie zasługujesz jeszcze. Że, że mówisz, że trzeba cię tylko nosić na rękach, mówić, że się ciebie kocha, gwarantować Ale nie. wszystko. <laughs> nosić na rękach w takim sensie, że doceniać, doceniać to, że jestem naprawdę dobrym człowiekiem. Opiekować się mną po prostu. No wiadomo, jak się. To no, małą dziewczynką moją. No tak, a trzeba ją nią pielęgnować. No. To na pewno wielokrotnie słyszałaś na terapii, że trzeba o siebie dbać o to małe dziecko, bardzo, które jest. To jest bardzo ważne, najważniejsze. To, to trzeba o nie dbać, tak jakby to było właśnie nasze dziecko, nie? Mm. A czasami mamy tak bardzo w dupie to dziecko, a szczegól, szczególnie, kiedy też no, chciałaś zrobić karierę. Wiesz, że sobie że... krzywdę zrobiłam to mojemu małemu dziecku. Na no, ale czym? Czym sobie robiasz krzywdę? Relacjami moimi w życiu. Ym... No, ale co się działo w takich relacjach, że sobie robiłaś krzywdę? Ja, bo to były autodestrukcyjne zachowania. Ja po prostu ściągałam, jak miałam e, powiedzmy postawionych pięciu facetów, czterech z nich jest zajebistych, takich, którzy naprawdę e, mogą być fajnym materiałem nawet na męża, mm -hmm. a stał jeden, który po prostu miał na czole napisane problemy, to ja wybierałam tego, który ma na czole napisane problemy. Wybrałabyś mnie. To bardzo dobrze. <laughs> <wybiór. śmiech> Ale nie widzę, to może już tak, tak delikatnie widać no, tej, problemy. Na, bo na tej twarzy po prostu już nie ma miejsca na tatuaży. Okej. Okay. Taka sprawa. Słuchajcie, cały wydzierany. No ale to, to mi się zmieniło, bo też długo nie chciałem tatuować sobie e, twarzy. Czy jakaś, masz coś no, na twarzy? No Gdzie? nie widzisz? Gdzie? Cała twarz. Połowa. No e, bo resztę zrzucę no <laughs> no razem z kilogramami. To jak ci się żyje jako singielce? Bo to też. Jakby A skąd tak. końcu jak... jestem singielką. No wiem. E, <laughs> je, jednak taka terapia też pozwala pokochać siebie i polubić czas sam ze sobą. A to też niebezpieczne. Nauczyłam się spędzać, spędzać czas sama ze sobą. Uciekałam z domu. Miałam takie momenty, że nie potrafiłam siedzieć godziny, wiesz? Nie lubiłam siedzieć sama. Cały czas ktoś musiał u mnie być. Potrafiłam zaprosić takich bliskich znajomych. Wbije do mnie na noc, obejrzyjmy sobie coś. Nie potrafiłam sama zasypiać. Uciekałam z tej chaty, non stop, szukałam jakichś zajęć. A teraz, jeśli siedzę sama, to lubię to. Rozkoszuję się tym. To jest takie moje małe wewnętrzne spadla mnie, wiesz? Mm -hmm. e, aczkolwiek, skąd wiesz, że jestem singielką? No, nie wiem, a chociaż jesteś skąd szczęśliwa wiesz? jak zakochana. Co? Jesteś szczęśliwa jak zakochana, więc. No, nie, no, wiem, że jesteś singielką. Ale e, skąd wiesz? No, chyba, że spotkasz się teraz z dwoma partnerami, bo już bym oszalał. Z dwoma? No. Jak to z dwoma? No, normalnie, z dwoma. Otwarte związki. Nie może być taka nietolerancyjna. <laughs> pytałam, cię, pytałam się, pytałam się teraz pani terapeutki, Przypomnij, a mogę być dwóch? <laughs> Bo wam ciekawa, co im powiem. No, oczywiście, że możesz, nie wiem, czy słyszałaś, ale teraz jest takie modne, że ludzie są w otwartych związkach i nie, no nie wyobrażam sobie tego. Mam pojemne serce, ale bez przesady. Ja, 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 ja jednak jestem w tym... <laughs> Dwa patologiczne związki, ale zobacz, miałabyś większą szansę, by z pięciu mogła być dwóch wybrać. Dokładnie. Nie, ja chcę jednego takiego, jednego, który, który, który pokocha, ja pokocham i to mi wystarczy. Czyli jako singielka żyje ci się okej? Okay. Nie no bo, nie, no, no, ja ja no ci nie potwierdziłam, że... że jako singielka. No, no jasne, że potwierdziłaś. Bo nie potwierdziłam! Że, że chcesz jednego, no to chcesz. To znaczy, ale to że... znaczy, że chcę, ale to bo, bo może unikam tematu, w yy, jakim jestem teraz, wiesz... Nie, no dobrze. Jaki, jaki mam jest, status? Przecież jesteś singielką. Chociaż wyglądasz na taką, co seksu prawie teraz. Aha, <laughs> tak? Czymś, po czym tak... wrócisz? Jak wygląda człowiek, który uprawia seks? Podobno jak człowiek uprawia seks, to ma dużo lepszą cerę. Tak? Mm -hmm. Ty się cały czas uśmiechasz. Jestem jesteś szczęśliwa. teraz, co? No właśnie, tak. Widzisz, no. no to się zastanów, czy jestem tą singielką. Czyli dwóch. <laughs> Ale <laughs> czemu kurwa? Z dwóch! To <laughs> Skąd tych dwóch? No nie wiem, no bo jak powiedziałem takie coś absurdalnego, to wiesz, nie no dobra, jeden. No. Nie, nie mam czasu na dwóch, co ty. Okej, okay, czyli jeden. I chęci też nie mam na dwóch. Po co? No nie, no kompletnie absurdalne. Chociaż. Nie ma sensu, naprawdę. E, poza tym, powiem Ci szczerze, że nawet się tak zastanawiałam. Nie, po, nie potrafiłabym prowadzić podwójnego życia, e, jak niektórzy to robią, że na przykład są w związku, ale mają też kochanka, kochankę. Nie potrafiłabym tego robić, bo po mnie to od razu widać. Ja bym się od razu sprzedała, że coś jest ze mną nie tak. Jeszcze w takim trybie życia, tyle pracy. Nie, gdzie czas nie, 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 na to nie, nie, wszystko? To nie, to dla mnie, naprawdę. Ja zawsze podziwiam ludzi nawet za to, że znaleźli czas dla jednej i dla drugiej osoby. No, no bo... ja zawsze jak słyszałam, że ktoś tam ma kochankę, kochankę, to zawsze żartowałam. gdzie Skąd ten czas? Przecież to no. jest trudne do ogarnięcia. Ja, 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 to nie dla mnie, naprawdę, ja, ja nie chcę tak. Teraz y jest też taka para. Jeden na dobry, słuchaj. Mm -hmm. Wiem, wiem jak jest. E nie ma co. No to dobrze, że masz, jesteś szczęśliwa. To też mi się cieszyło, bo wyglądasz na szczęśliwą. Taką naprawdę, nawet napisaliśmy na Instagramie, że dużo się zmieniło i widać strasznie, jesteś taka rozpromieniona. Jezu, no serio, no zobacz, nawet zresztą Widziesz? ile razy ci dzisiaj powiedziałem, że ładnie wyglądasz i to widać po prostu to, po tobie szczęście, to nawet, Dziękuję. to nawet nie jest jakieś bardzo skomplikowane. Wiesz to czasami się odetniemy od czegoś, co nam ciąży, taki plecak nosimy z jakimiś kamieniami, które przez wiele miesięcy na tych plecach jest i czasami wystarczy ten plecak zrzucić i nagle czujesz się tak lekko, fajnie, chce ci się uśmiechać, Ym, jest ci po prostu dobrze. A, A tak. ten, ten plecak to, to jest to terapia? To są różne rzeczy, które, od, których, od, których, od których chciałam się uwolnić i mam wrażenie, że się uwalniam. To są różne rzeczy, od których chciałam się A uwolnić. A ci nie powiem! To no są ja sobie... rzeczy, których nie mogę ci powiedzieć. No Kiedyś naprawdę? Kiedyś, może. To zastanawiam się, tylko, o ty chciałaś się uwolnić. To co czujesz wieczorem, jak kładziesz się do łóżka? Spokój? Ale jak kładę się sama, czy z kimś? Z jednym i z drugim. Nie, jak Zacznijmy się... sama, potem z pierwszym, i potem z drugim. Jak, jak, jak kładę się teraz do łóżka, to czuję spokój. Tak, czuję spokój, i naprawdę takie pozytywne teraz mam odczucia na moją przyszłość. No? To jaką widzisz swoją przyszłość? Tak, jak zamykasz oczy i masz o czymś marzyć. Jesteś, ja wiem, że jesteś głodna, masz duży apetyt na smażenie. Ale sukces. wiesz, że właśnie z tymi marzeniami, żeby ci teraz powiedzieć, o czym ja marzę, to jest taki problem, szczerze. Zawodowo szczególnie. Ja tak mm -hmm. jestem zadowolona z tego, co mam i tak się cieszę i tak doceniam, że ciężko mi tutaj teraz mówić o marzeniach. Mam marzenie oczywiście mieć taki swój autorski program, ale teraz ci nawet nie powiem, jaki, bo jeszcze nie teraz, jeszcze chwilę. Mm -hmm. mm, a życiowo, no to właśnie, żeby ten święty spokój się utrzymywał i żeby, żeby ta nowa Karolina e, się w tym odnalazła. Ja uważam, żeby ze że to... strachu się napięcie nie odwróciła i nie uciekła, bo ja byłam przyzwyczajona do tego, że jak jest źle, to jest dobrze. Jak jest dobrze, to jest źle. I nie chcę, żeby się to we mnie znowu odpaliło. Chcę wiedzieć, że jak jest dobrze, to jest dobrze i że to jest normalne. Wiesz, to to się... Wiem, ale to się zobacz, to się wydaje tak banalne, ale zazwyczaj my sami najbardziej komplikujemy sobie w tym wszystkim. Ja się przyznaję, ja to sobie komplikowałam. Ktoś mógł mi wiesz, dawać serce na dłoni, i ja nie uważam że ja na to zasługuję. Ja uciekałam od tego, bo może to z dzieciństwa, bo wiesz, między rodzicami było dobrze, a nagle bęk, rozwaliło się, ni stąd, ni zowąd, po prostu jak wiesz, e, jak grom z jasnego nieba, spadło, spadła ta cała sytuacja. I ja chyba przez to tak całe życie myślałam, że jak jest za dobrze, to że zaraz coś się złego wydarzy. I ja już tak od tego fajnie odcinam, że jak jest dobrze, to sobie tłumaczę, Karolina, tak wygląda szczęście i ty na to zasługujesz. A ja chyba nie czułam, że ja na to zasługuję i szukałam po prostu, szukałam tej burzy. Mhm. Bardzo to jest interesujący wątek, bo szukanie burzy to rozumiem, że te związki były burzliwe, były awantury, dymy, kłótnie. No, bo tak sobie to wyobrażam. No bo jeżeli teraz jest spokój, kochasz sama siebie, to wcześniej sama siebie okaleczałaś kimś innym. Dokładnie, sama na siebie? Dokładnie. Tak jakby czasami sobie myślę, że pewne relacje, niektóre sytuacje z mojego życia, które na siebie ściągam, to już nawet nie chodzi o te dymy, ale w ogóle różne to były sytuacje. Ja też nie chcę jakoś szczególnie wnikać, że ja się po prostu nie szanowałam. Serio, że to, to był taki brak szacunku do samej siebie, że ja to na siebie ściągałam. A co to znaczy brak szacunku do samej siebie? Na tyle ile możesz powiedzieć? Bo, no brak szacunku do siebie, że po prostu ja wiem, że ja zasługuję na najlepsze, a ściągam na siebie najgorsze. No wiesz, no, człowiek zazwyczaj zasługuje na to, na nie tyle, ile, ja na tyle z... ile daje. O, może tak. Wiesz teraz mówię o jakiejś dalekiej przeszłości, ja nie zasługiwałam nigdy na bycie drugą, nigdy nie zasługiwałam na osobę, którą e, ktoś źle ocenia, nie zasługiwa... no jakby teraz odwracam się za siebie i wiem, że odcinam, Śś, taką grubą krechą. Nie zasługiwałam, żeby być drugą, to znaczy, że byłaś drugą drugą? Nie wiem teraz tak. No nie, no przecież jasne, że ty powiedziałaś prawdę, bo to się trochę wychyliłaś. Wtedy trzeba strzelać, jak ktoś się wychyla, nie grałeś nigdy w Counter Strike'a? Nie. Ja też nie. Ale, ale w Call of Duty grałem, to to samo, trzyma się ja karabinu. Nie lubię gier, Ale gierki lubisz takie słowa. Gierki słowne. lubię, ale gier nie lubię. No, gierki, gierki lubię. Bardzo. To widać. widać no, że lubię, jak to... się dzieje. Pom, pom pom. Ale też lubisz taki flircik, ty, to jesteś. Słuchaj, no kto nie lubi flirciku? No, flircik to ale jest ja się nie pytałem, kto lubi ten ja? ja lubię flircik, I ty się Oczywiście, odnajdujesz w nim. Ja lubię flircik, no, ale czasem robię to nieświadomie. Czasem robię to nieświadomie, bo już zauważyłam poznajomych, że czasem mówię, ależ ty go tam bajerowałaś? A ja mówię, nie, w życiu w ogóle nie, ma opcji, nie, nie było takiej sytuacji. Czasem robię to nieświadomie. Bo to jest taki styl bycia. jak Dokładnie. chodzę do restauracji, to lubię po prostu być miły, a czasami ktoś też tak Dokładnie. to robi. Dokładnie, ludzie tak to odbierają, nie? I często jest ten problem, bo też nieraz w przeszłości moje taki było, że, je, że kumple, nie? Coś im się tam odkleiło w moim kierunku, bo wyczuli ode mnie flirt, a tego flirtu nie było. Na pewno. Na pewno. Ja nic nie wyczułem na razie. Także <laughs> musimy rozmawiać jeszcze trochę dłużej, bo ja chcę. Musimy, musimy do tego po prostu nad tym popracować. Co ciekawe mnie te twoje marzenia, bo mówisz o programie, i, a jednak w tym polsacie, chyba jak spojrzysz tak wyżej, to jest tylko to już. Że co? No, że tylko program. No? Swój. No? W otwartym. Tak. Bo wyżej nic nie ma. Sta tak. No Rozmawialiśmy powiedzmy tam sezon temu, może dwa sezony temu, telewizyjne, czy nawet mhm, trzy, nie? bo to tak, 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 Po co pół roku jest sezon. E. No i zobacz, no wtedy jak rozmawialiśmy, to ta pozycja się tak normowała. Tak. I jaki to jest szybki przeskok w 18 miesięcy no Że na całą. Tak Stabilizowała. Sytuacja w telewizji nigdy nie jest stabilna. Nigdy nie, nie, Teraz wiesz. jest. Ja przy... Myślisz? No, tak. Co musiałoby się wydarzyć, żeby ciebie nie było w telewizji? Nie wiem, kurczę, no nie wiem, ciężko wiesz, ja uwierzyłam w siebie i jakby mam świadomość siebie, ale to jeszcze nie jest na tyle, żebym mogła wypowiedzieć takie słowa tak pewnie, jak ty powiedziałeś o mnie, że moja sytuacja już jest na maksa pewna. Nie powiem tego jeszcze. No to ja ci wytłumaczę to, dlaczego ja tak uważam. Masz turbę umiejętności, ciągle się rozwijasz. To jest nieba ziemia. Naprawdę. Ja, ja sobie oglądałem fragmenty twoich programów, jak przygotowywałem się do tej rozmowy. I ja byłem pod takim wrażeniem, pomyślałem sobie, ja pierdziele, to jest, to jest tak, tak tytan pracy, tak pomyślałem o tym, że to jest aż niewiarygodne, jak dużo czasu i serca poświęciłaś na to, żeby to było tak dobre. No, to prawda. I jeszcze znając tą drogę, a znam ją od samego początku, no to to się tak wszystko układa, i jakby ktoś ci kiedyś powiedział, że ty nie zasłużyłaś na to miejsce, w którym jesteś, to strzelałbyś no, go? No, no, no nie, no serio, bo to jest jedna z takich nielicznych karier, że. Ty waliłaś w każde drzwi, a czekałaś, aż ktoś otworzy. No i ktoś wreszcie otworzył, i widać, jak ty bardzo to szanujesz. A pomyśl sobie, że czasami ktoś otworzy, da ci jeść i, i ludzie zapominają nawet podziękować. A ty Nie, cały ja czas. Szanuję. No, szanuję takie a rzeczy. to jest problem. Bo dlatego ja uważam, że ta Twoja pozycja jest pewna, bo ty szanujesz. Bo ty, gdybyś miała zejść dwa pięterka niżej i zrobić coś innego. Gdybyś się nie odwróciła pięcie, bo ty wiesz, jak długo szukałaś tej właściwej drogi do tego, do tego miejsca. Tak, to prawda. Ja mam ogromną wdzięczność i wiesz, teraz nie chcę nawet się tutaj w, w szczegóły, bo nie chcę, że to zabrzmie jakaś wazelina, ale naprawdę poznałam ludzi, którzy oni wiedzą, o których teraz mówię, którzy e, mogliby, mogliby się na, na, naprawdę śmiało nazwać ojcami mojego sukcesu, bo. Wiesz, to nawet to Low Island, y, które, które zmieniło moje życie zawodowe na maksa, bo to od tego mm -hmm. momentu przeszłam do Polsatu, od tego momentu ta moja pozycja stała się taka mocna. Mm, ale to był mój znajomy, który, czyli znaczy wtedy jeszcze nie był znajomym, on mnie zobaczył i sobie wymyślił, że producent, który wymyślił sobie, że ja powinna być prowadzącą *Low Island. On mnie namawiał na spotkanie, on mnie tam zapraszał, ja cały czas mówiłam nie. Ja cały czas mówiłam nie, 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 bo byłam w innej stacji, gdzieś tam y, miałam y, inne plany. On minęły dwa miesiące, dalej do mnie dzwonił, dalej do mnie dzwonił. To jemu bardzo zależało. Ja jestem mu tak wdzięczna, że tu się z nim spotkałam. Mm, on już przy tym programie nie pracuje, ale ja mam do niego taką wdzięczność, że on mnie tam zaciągnął mm -hmm. za nogę. Dosłownie za nogę, stary. On mnie namawiał przez pół roku, żebym tam poszła. I więc ja też się cieszę. Jestem wdzięczna, że poznałam takich ludzi na swojej drodze. Jestem wdzięczna, że mam takich ludzi, którzy za mną stoją, bo mm, wiesz, komuś się mogę też nie podobać, tak? No to logiczna W to stacjach jest. są, wiesz, zarządy, tam jest dużo ludzi i mogą poja się pojawić ludzie, którzy powiedzą nie, ale są tacy ludzie, którzy za mną stoją i też jestem im za to e, wdzięczna. Wiesz, ja nie jestem. E, Zbyt neutralna, Pamiętajmy No o tym tak, tatuarze, ale ty, jesteś, ty wiesz. jesteś młodym pokoleniem. Jeszcze ty przyciągasz młodą, młodego odbiorcę, Love Island, myślę, że odbierają głównie młodzi odbiorcy. No, teraz starsi też. No dobrze, młodzi. Nadal w telewizyjnej myślę, że ramy to są nadal młodzi ludzie. I ty jesteś dla młodych ludzi atrakcyjna. No I charakterystyczna. Ten program potrzebował kogoś, na kim się zaczepisz. Ja uważam, wiem, że wygrałeś casting z Sandrą Kubicką. Sandra, Ku Sandra Kubiska jest bardzo ładną dziewczyną. Ale nie ma tej charakterystyki. Ty masz bardzo charakterystyczny głos, na którym się zaczepisz. Nawet jeżeli szukasz czegoś na tele, w telewizji i przelecisz, a usłyszysz twój głos, to coś tam zostanie. Nawet jeżeli nie spojrzysz. A jak spojrzysz, to i tak się rzucasz w oczy. To mm -hmm. jest bardzo ważne w tym wszystkim. Ja uważam, że ktoś to zrozumiał. Bo jeżeli pomyślałabyś o młodych ludziach w telewizji dzisiaj, to kogo byś wymieniła poza sobą? Uh... Hmm. Nie, no jest dużo zdolnych. No to nie, no powiedz, kto jest w dużej telewizji w Twoim wieku mm, i prowadzi program. Eee! teraz to w takiej niezręcznej sytuacji. Bo mi... Nie, no bo to nie jest, to nie jest, to nie jest kompletnie, kompletnie wazelina, bo ja uważam tak samo, że to Loft Island było poligonem. Tam mogłaś się wypierdolić na plecy, tam i tak tego nikt by nie zauważył. Tam mogłaś się nauczyć wszystkiego tak, swobodnie. Tak, tak, tak. Tam mogłaś przejść każdy etap tego, żeby wyłapać swoje błędy, skorygować kolejny sezon. Jestem coraz lepsza i dlatego to tak dobrze wygląda, bo dostałaś program, w którym miałaś szansę się pomylić. To prawda. Bo dobrze. gdyby ktoś od razu cię wrzucił i miałabyś prowadzić Sylwestra... No ale przecież mnie wrzucili od razu. No dobrze, ale... Przecież ja w pierwszym roku, w pierwszym... W pierwszym ale już po iluś tam, po jakimś tam czasie. Od razu, tak. jak tylko przyszłam do, do stacji, to mnie, to mnie wrzucili na e, Sylwester Polsatu na żywo i... E, i to był dla mnie szok. Oczywiście miałam taką mniejszą rolę, żeby mnie wyczuć, żeby zobaczyć, czy ja sobie z tym Ale porady. ostatnio było dużo. Ale ostatnio byłam gospodarzem no tam razem z Krzysiem, wiesz, i z Pauliną i po prostu już na głęboką wodę Też prowadziłam dwa razy Sopot już. Czy trzy? Trzy? Nie ja tego nie jest, Ale już ja lubię na żywo. Kocham. Kurczę. No tak, bo ty to mówisz, że... Jest wtedy krew i po prostu dzieje się. Czyli jest tak krwisty. Dlatego widzisz. Fajnie, że przemilczałaś to, że nikogo innego nie ma w twoim wieku, który prowadzi program, bo mi się wydaje, że jesteś trochę... Nie, nie chciałam już wymieniać też za bardzo, bo nie chciałam, żebyś zaprzeczał komuś. No nie, nie, no nie, czy... no... nie, nie, ale dobra, nie przychodzi mi teraz za bardzo. No w otwartej telewizji, bo to jest dla mnie mhm. takiej dużej, dużej telewizji. No jeżeli ktoś jest i o kimś nie pamiętam, no to trudno. Bo wydaje mi się, że mało mówi się o tym, że naprawdę ty się odnalazłaś. i ja tak sam zastanawiałem się, bo szukałem sobie test przeciwko mm -hmm. temu. Zazwyczaj też tak robię, ale jakoś tak nie było niczego sensownego, co mógłbym się zaczepić i powiedzieć, nie, to zjebane, to nie, to nie. Bo ja myślę, że jak ktoś tobie to Uff. mówi, to ty nad tym pracujesz. Dzięki, że to powiedziałeś, wiesz co, bo yy, miło to słyszeć z twoich ust. Szczególnie, że sam yy, odnosisz wielki sukces, a czasem ludzie sukcesu mają problem z tym, żeby innym powiedzieć o ich sukcesie. Więc fajnie to słyszeć i mam nadzieję, że jest tak, jak mówisz. I powiem ci szczerze, że ja bym chciała na, mam nadzieję, że telewizja nie umrze, jak to się mówi i chciałabym, żeby to była, żeby to był mój chleb, wiesz, mhm. przez, przez, przez całe moje życie. Telewizja też. Bo ja wiem, że charyzma miała. i charakter nigdy się nie starzeje. I to jest dla mnie zawsze tak, bo wiesz, Instagramy i tak dalej, wiadomo, to jest, to jest moje własne medium, to jest moja własna mm -hmm. telewizja i tak dalej, ale to się tak wszystko zmienia. Co też mam nadzieję, niech żyje 100 lat, e, bo na tym też zarabiam hajs. Ale y, i też mam ten kontakt z moimi odbiorcami y, przez Instagram. Ale telewizja jakoś tak. Mm. Tam, tam, tam nie ma bariery moim zdaniem. Jak już masz pozycję i masz ten swój charakter, to nieważne, ile masz lat, nieważne, że już ci się robią kurze łapki, nieważne, że już cycki trochę bliżej pępka, po prostu yy, jesteś, nie? Masz ten sznyt. No. Poza Krzysztofem i Byszem, bo ja mu nic A się nie A on, no. on, 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 on akurat się młodnieje. on się no, młodnieje. Ale modnia. ja uważam, że telewizja wyszlachetniała przez internet. To znaczy? Bo w internecie pojawiło się dużo gówna. I telewizja jest bardziej wyselekcjonowana. To prawda. To I prawda. te gwiazdy z telewizji, nawet jeżeli weźmiesz kogoś już takiego, kompletnie ocierającego się o linię autową, to nadal to jest gwiazda z tego starej telewizji, a nie człowiek z internetu. To prawda. I nawet show biznes dzieli się na to, że jak sobie spojrzysz na te wszystkie portale plotkarskie, nie się o ludziach z internetu. Nie pisze się o ludziach z internetu, coraz więcej. Coraz więcej, coraz ale, więcej ale nadal bardzo Ale jak bardzo robią mało. oczywiście jakieś kontrowersje jakieś takie, wiesz, no... E, jakieś grube akcje, no, gdzie, gdzie i to się klika. Niestety się klikają te negatywne, jak coś, ktoś ktoś rozrabia. Ale rzeczywiście, no, więcej się pisze o ludziach z telewizji, z muzyki. Głównie, no, nawet nie użyłbym słowa Ludzie kochają więcej. żyć życiem tych... Państwa z pudełka, nie. Mhm. Ale ty tylko zobacz, to jest bardzo interesujące, bo jak sobie pomyślisz o tym, że tam ci ludzie generują naprawdę popierdolone zasięgi. No właśnie, to by się przekładało na klikalność. Dokładnie. Nie? dlatego... Ale jednak bardziej, wiesz, pamiętajmy o tym, że widz to też jest osoba, która widz telewizyjny to mhm. jeszcze jest często osoba, która nie wygląda do internetu, nie też. No to tym bardziej ja potwierdzam. Żyją życiem, no tak, że żyją życiem bardziej tych gwiazd telewizyjnych nie? i chcą wiedzieć, z kim spała, z kim wczoraj jadła obiad i dlatego okay, też się kilka. Z kim spałaś? <laughs> Jestem dziewicą. Wow, hmm. aż mikrofon mi tutaj. Chciał wejść zwariował. między nogiem. dokładnie. <laughs> Jesteś wierząca? Mm, nie. Dawid podsiadł, powiedział, że chce wystąpić z kościoła. Co, naprawdę? Mhm. Czy znaczy, wiesz, że ja po prostu jestem neutralna, akurat, aż tak, aż tak w to się nie, nie zagłębiam. Kiedyś, kiedyś, kiedyś bardzo, bo gdzieś tam, jak byliśmy dziećmi, no to wiadomo, że, y, że rodzice, y, no to takie schematy, wiesz o co? Chodzi. Wychowujesz się w religijnej rodzinie, chociaż mama mnie nigdy nie zmuszała do chodzenia do kościoła, ale jakoś taką uczułam potrzebę, że chodziłam. Teraz po prostu nie, nie zastanawiam się nad tym, wiesz, mhm. czy jest tam ktoś, kto tym wszystkim steruje po prostu o tym nie myślę. Jestem do tego bardzo, bardzo neutralna. Bardzo dyplomatyczna wypowiedź. Ale naprawdę tak jest, bo naprawdę tak jest. To nie jest tak, że teraz ja wymijająco ci odpowiadam, czy wierzę w Boga, czy nie, tylko ja po prostu o tym w ogóle nie myślę. Ja uważam, że wszystko, co się dzieje w moim życiu jest w moich rękach, E, oczywiście inne osoby też mają wpływ na pewne epizody w tym życiu, ale jakby no, nie wierzę, że ktoś tam siedzi i mi po prostu sobie wszystko mi zaplanował. No. Mm -hmm. To mądre, mądre podejście. Takie że właśnie. Po prostu, no, wiesz, no. Znaczy ja nie też. chcę zostawiać swojego losu w rękach czyichś, że nie wiem, wczoraj y, wjechałam samochodem w drzewo i będę wkurwiona na Boga, że mi tak wymyślił taki plan na życie. Nie chcę y, chodzić do kościoła i prosić kogoś, bo to jest w moich rękach, czy mi się to uda. Nie chcę na kogoś zwalać odpowiedzialności za moje życie. Po prostu to odpowiedzialność chcę mieć w sobie, a nie wierzyć w to, że jest tam jakiś pan z brodą, który po prostu y, mi to życie układa. No. No to... Ja wiem, że wiara jest potrzebna ludziom. Ludziom, którzy e, wolą mieć taką nadzieję, że to ktoś jest za to wszystko odpowiedzialny, ja, ja to rozumiem. Ja nigdy nikogo nie przekonuję do tego, że, e, że, że, że się myli wierząc. Absolutnie nie, da, wolę tych tematów e, nie poruszać, e, bo ludziom jest łatwiej. Mhm. Łatwiej jest żyć według przekazań, łatwiej jest iść się modlić o coś i żyć w tej nadziei, że ktoś czuwa. A ja mam inaczej. Ja po prostu uważam, że to wszystko jest tu, tu, tu i tyle. No, tak to prawda. Też głośno ostatnio było o tym, jak Ania Wędzikowska powiedziała o mobbingu w TfNie. Ty miałaś kiedyś taką sytuację, że ktoś kiedyś potraktował cię w pracy źle? W jaki sposób źle? Że, nie, nie, żeby poczuła znaczy, dyskomfort? Znaczy, no nawet nie chodzi mi już tak, wiesz, seksualnie czy jak. No tak, bo tak niektórym i... obym się też kojarzy, nie? że nie, to chodzi no, o seks no, i tak no, dalej. Nie. To absolutnie, to takiej sytuacji to w ogóle nigdy w życiu nie miałam. Um, jeśli chodzi o to, żeby ktoś mnie źle potraktował, wiesz co? Na tym etapie to nikt by nawet sobie yy, na to nie pozwolił. Myślę, no na ja, bo tym to wiadomo, jest zbyt, zbyt, ryzykowne, zbyt ryzykowne. Zbyt ryzykowne. Wiesz, to wymagano ode mnie kiedyś bardzo dużo, ale akurat to uważam, że to jest okej. Okay. I nawet jak czasami już nie miałam siły, to uważam, że dzięki temu jestem tu, gdzie jestem, ale nie, nie miałam takich sytuacji, żeby ktoś mnie mobbingował. Never. A dobrze znosisz presję? Nie lubię presji. No ale jednak w takiej telewizji, kiedy jesteś. Nie, to znaczy na nie, żywo? jak jesteśmy na żywo, jest ta presja, to ja to kocham, ta adrenalina, w ogóle wiesz, jest jazda, bo bez trzymanki, to lubię. Mhm. Ale nie lubię takiej presji, jak już mi się za dużo w życiu dzieje, że muszę to zrobić, muszę to deadline tu Karu nam musisz to wysłać do klienta, bo czeka. To presja na mnie działa źle. Przestaje być kreatywna, zaczyna być bardzo nerwowa. Co po mnie widać. Trochę mnie już to wtedy tak wyprowadza z, wyprowadza mnie to z równowagi, wkurzam się, lubię w spokoju tworzyć rzeczy. No tak, no bo szczególnie, że wtedy człowiek zachowuje się asekuracyjnie, a wydaje mi się, że twoją tak. największą siłą jest to, co ty wymyślisz teraz. I boję się, że jak robię coś szybko, to robię to źle, wiesz, a ja nie lubię robić źle, jeśli chodzi o pracę. A jesteś takim, a to jest bardzo, to jest dziwne pytanie, ale to może być, Dawaj. jesteś takim ślimakiem życiowym, bo nie kompletnie się znaczy? z tym nie kojarzysz, że ty robisz, że chcesz mieć wszystko. Nie, powiadane. nie, nie, absolutnie no nie, nie jestem żadnym ślimakiem, działam dynamicznie, że tak powiem w życiu, tylko chodzi mi teraz o to, żeby tak jakby nie spadało na mnie po prostu kilka rzeczy na raz, że nie mogę się na żadnej z, konkretnie z tych rzeczy dobrze skupić, mhm. żeby to zrobić fajnie. O to mi tylko chodzi, że potrzebuję chwilę na zastanowienie, na ogarnięcie tego dobrze, nie lubię czuć tej presji czasu, nie? To nie tyle... oznacza, że robię to wolno, tylko w moim, z moim zegarkiem, rozumiesz, a nie z czyimś. O. No, dlatego mówię. Bo Właśnie garka pyta... zegarka. Bo to źle, pytanie... się on nie świadczy, mm -mm. że nie mam na ręku nie, Rolexa. Nie, czy... A, źle faktycznie, bo telewizja ma się kiepsko. E, nie, no bo dla A me... nie czekam, to już wypiłam, to jeszcze tak. A, to woda, bo co? przelewaliśmy przed chwilą. E... nie zdradzaj mnie. No, przestań, to widać, że masz problemy z ogromem. I teraz że tak łatwym przez gardło przeszło i co? Zobacz, jakieś się... się... jak oczy, oczy świecą. Hmm? Ja to nie wiem, czy to przez wódę, czy przez to, że. Żeby... O czym się świecą? Mm -hmm. Nie, może mam jakąś iskrę wokół tego. Okej, okay, okej. Okay. Nie, 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 mam kaca nie kacy są straszne. Nie mam kacy. Myślisz, że telewizja zacznie wchłaniać tych ludzi z internetu? Oni jednak mają też duży ten potencjał e, zasięgowy. Nawet zobacz teraz taniec z gwiazdami są te siostry, e, jak one się nazywają? Siostry... AD i HD? A, chyba tak. No ale no Ilonka na przykład teraz też jest zresztą w finale w tańcu. Ona jest bardzo fajną, charyzmatyczną laską. No właśnie. Ona jest taką fajną babką, którą, na którą lubię patrzeć. Naprawdę i wróży jej sukces w telewizji. Myślę, że myślę, że zrobi karierę, bo jest naturalna, jest fajna, ma bardzo fajny głos, e, fajną dykcję, więc myślę, że tam jest dobrze. Bo telewizja mogłaby z tego bardziej korzystać, mi się wydaje, że tak tego tylko, nie korzystała. Wiesz, często jest tak, że ci ludzie, którzy są fajni przed um, obiektywem telefonu, nie sprawdzają się przed kamerą. I to już wielokrotnie widziałam. Nie będę podawała przykładów, nawet nie pytaj, ale wielokrotnie to już mhm. widziałam, że, że kamera a telefon to jest zupełnie coś innego. Tak To kto? <laughs> Nie powiem, nie powiem, lubię te osoby, nie chcę tutaj, wiesz, bo... Ale mam... dlaczego, ale zobacz, wytknięcie komuś tego, że nie ma jakiejś umiejętności... Ty... Cicho, nie, diable, nie powiem. No przecież żaden Jak nie, powiem, przecież... Nie, powiem, zobacz, nie powiem, nie powiem, nie powiem, nie powiem, nie powiem. Ja też powiedziałem, że na przykład coś tam twojej wypowiedzi uległy zmianie, że to przecież nie, nie jest tak no ale nie, 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 Chociaż nie, 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 nie. taką laurkę absolutnie. ci dzisiaj tutaj zrobiłem. No, no, ty mi zrobiłeś co? Dla urkę. no urkę, znaczy, no, ale ty nie zrobiłeś mnie bez powodu. No nie, to to prawda, bo ciężko na no, to zapracowałaś. Jakbyś nie ciężko pracowała, to <laughs> wiesz, co by było? No nie. Był śmiesznie, no ale ty jesteś taką osobą, którą podziwiam, bo to jest tak serio, serio, kompletnie, że ta cała twoja historia, nawet jak słuchałem tej naszej pierwszej rozmowy, przygotowywałem się do tego podcastu. I pomyślałam sobie, że to naprawdę minęło tylko 18 miesięcy. Mm -hmm. A to jest tak, jakbyś zamiast schodami to jechała windą do, do Czyli, tego. Czyli czyż tą przemianę? Czyli to nie jest tak, że mi się wydaje, że się pozmieniało. Nie, no zobacz, nawet twoje, to, jak ty dzisiaj siedzisz, jak jesteś wyluzowana, jak się uśmiechasz, to nie są takie rzeczy, które są przypadkowe. Myślę, mm. że jesteśmy już w tym okresie czasu i wieku, że. Wiemy, że uśmiech nie przychodzi już tak łatwo. że musisz mieć powód do tego, żeby się to uśmiechać. To prawda, to prawda. Ja często wręcz słyszę, Karna, uśmiechnij się. Czemu się nie uśmiechasz? Ja tego kuziwa nie lubię. Jak ktoś do mnie mówił uśmiechnij się, nienawidzę tego, bo ja się będę uśmiechała wtedy, kiedy ja chcę. Ja będę się śmiała wtedy, kiedy chcę, to jest w ogóle. No nie lubię, jak ktoś mówi no. To jest tak jakbyś, nie wiem, no. To tak samo rozpłacz się. Powinnaś teraz płakać. No jak, jak można kogoś do tego zmienić? Chciałaś być aktorem, ale dużo się śmieje ostatnio. Naprawdę dużo się uśmiecham. Cieszę się. Ten chłopak. Masz motyle w brzuchu, a mam, może nie mam, ale też trochę głodna jestem, wiesz? Mm, a jak siłownia, jak te rzeczy takie? Projekt Igła we, wjechało. Projekt o. Igła wjechało, wie, że ją takie, nie. Mm -hmm. Tak, tak, tak. No jesteśmy na tej samej karuzeli. Ja po prostu tak. Chudne, żebym potem mogła sobie odpuścić i tak w kółko. No niestety, jak ktoś ma tendencję, no to tak jest. Ja mam tendencje totalne do tego, żeby moja sylwetka, sylwetka się cały czas zmieniała. Mój strista to czasem się śmieję. Ja mam na przykład do no, mnie Jak jest dzisiaj? Widzimy się o 4 dni. A dzisiaj jak? I to są czasami, wiesz, o rozmiar się moja sylwetka waha. E, lubię ćwiczyć, mhm. lubię mieć w pierdzie, lubię się pocić, lubię robić ten projekt igła, ale lubię też czasami odpuścić. Nie zastanawiać się, ile co ma kalorii. To teraz jest projekt igła. Tak. Jak trenujesz? Trenuję z moją Gosią mhm. kochaną, która jest dla mnie totalnym, totalną inspiracją, bo też jej ciało jest wyrzeźbione naturalnie i też całe życie na to, na to ciało już Niektórzy wiesz, ludzie mówią, że to jest takie... Właśnie wczoraj ktoś powiedział, że chodzenie na siłownię jest... Jakie? Niepłytkie tylko... Brakuje mi słowa. Wielu, wielu. Ale ja tak nie uważam. Że jest płytkie? No, ja też nie uważam. Praca nad ciałem, żeby... To jest tak samo, jak praca nad głową. Ja, a wiesz, kto tak mówi, że to jest płytkie i takie powierzchowne? E, to mówią tacy ludzie, kto, którym się nie chce zapierdzielać na siłowni i pracować nad swoim ciałem. Wiesz, o co chodzi. E, ja uważam, że to jest super. Pracujmy nad swoją głową, oczywiście, ale nikt nie powiedział, że jak pracujesz nad swoim ciałem, to nie masz czasu na pracę nad swoją głową i nad swoim rozwojem intelektualnym. Jest taka proporcja chyba jeden do to, 3. To, że ktoś ma mięśnie, to też nie znaczy, że jest idiotą, no umówmy się. Ako ja znam bardzo dużo ludzi, którzy mają duże mięśnie, ale też mają fajne serce i fajny mózg. Akop tak to pierwszy przykład, który przychodzi mi do głowy. Bardzo fajny e, gość. A co, no przepraszam, no mów. No, mów. A, kopię? nie mów, bo jestem ciekawa jego ja też, co powiesz. No No świetny gość. Ma duże okay. serduszko, e, duże mięśnie. Co prawda nie urósł za wiele tam wiesz, ale, ale cała, cała reszta się zgadza. No i on właśnie dba o to. że I chyba on mi mówił o tej proporcji. Ja nie pamiętam, jaka to była dokładnie proporcja, ale powiedzmy, że Jedną trzecią tego, co robisz dla głowy, zrobić dla ciała. No tak, no tak. Ja powiem Ci, że ja, na przykład, okej, okay, no, y, wiedza, wiedza nie wzrośnie od tego, ile razy pójdziesz na siłownię, ale y, Twoja psychika to bardzo dużo zależy od tego, jak wyglądasz. Bo no jak przecież, wyglądasz, że jak się jesteś czujesz. mądrym człowiekiem, to znaczy, że dbasz o siebie no w dokładnie. założeniu, więc idziesz na siłownię, no nie będziesz otyły. Dokładnie, dokładnie. Nie otyłość, jest, otyłość poza tym jest niezdrowa. Le, szczupły człowiek to jest zdrowy człowiek. Taka jest prawda. E, więc warto o siebie dbać, warto się ruszać, tym bardziej, że naprawdę, jak nie zrobimy tego, tej formy do czterdziestki, to później już będzie coraz ciężej, nie? A na starość bycie otyłem naprawdę nam bardzo będzie przeszkadzało w takim w życiu, no po prostu. No w ogóle zobacz, bo... Gdzieś tam jesteśmy na tej prostej do czterdziestki, to wtedy myślisz Dalego. sobie o tym. No tak, to prawda, ale myślisz sobie o tym, że jednak trzeba ćwiczyć. To nie jest takie, że to jest dane za darmo, nie? Że wtedy. Zawsze mówię ten przykład, że jak zobaczysz sobie, ile kalorii ma sneakers czy inny baton, tak. pomyślisz sobie, ile trzeba pobiegać. Tak, to odłożysz. tak. Dokładnie. A nawet jeśli jak dużo ćwiczysz, to też masz tak, że bardziej sobie pozwolisz na coś, bo wiesz, że. I tak, jutro pójdziesz na no to wypocisz, nie? Mhm, w ogóle, przy, słuchaj, jakby też ten temat poruszałam, bo, bo róż, dzieciaki, szczególnie młodzi ludzie popadają w takie skrajności, nie? Że za bardzo trenują, odchudzają się dziewczyny i tak dalej. Balans musi być. Wiesz, to też nie można być na tej diecie wiecznie, nie? Tylko po prostu wprowadzić jakieś takie rzeczy w swoim życiu, nawyki, żeby to była taka ciągłość. No mi jest trudno, bo ja rzeczywiście tak wpadam ze szczupłości gdzieś tam w, w dużą ilość zbędnych kilogramów, aczkolwiek ostatnio to się unormowało. Nawet jak przytyję, to tylko troszkę, nie? Ale teraz jest, teraz jest jak? Fajnie, teraz jest no fajnie. Właśnie, właśnie teraz jest... jest fajnie, ale yy, będzie lepiej. Jeszcze igła trwa, projekt igła trwa. Ale Już długo jesteś? Co? No w tym projekcie igła? Od dwóch tygodni dopiero, już. Okay, A już się udało, okay, udało zdecydować, Ale u mnie tak jest, u mnie jest szybko, pak. No, pej, pej. Rozmawialiśmy o tym, u mnie jest dokładnie tak samo. Wystarczy, że urosło no. się wezmę, ale praca nie przeszkadza ci w tym, jak masz dużo pracy? Wiesz, no ciężko jest się dobrze odżywiać, jak jesteś na planach i, wiesz, jesz jedzenie z cateringu, więc też trzeba mieć to z tyłu głowy, że. Mm, w ogóle wiesz, co jest też. Jedzenie jedzeniem, nie? Ale też ten odpoczynek jest bardzo ważny w robieniu formy. Mm -hmm. Zauważyłam, że jak jest dużo snu, to to bardzo pomaga. A z tym synem to u mnie różnie, nie? Na pełnych obrotach cały czas. No te melanże. No, po Taki prostu melaż, powinnaś czy... to. Jakie melanże? Dołożyć. Powinnoś nie byliśmy nigdy ra razem na melanżu. I dlatego żyję. <laughs> Spokojnie, nie jest tak źle. To prawda Już się no. uspokoiłaś? Jeszcze nikt przy mnie nie zginął. Co to znaczy, że się uspokoiłam? No przecież ty ostro malanżowałeś. W życiu jest balans. Jaki ostro? Kto ci tak powiedział? Spójrz mi w oczy. No kto ci tak powiedział? Nie, spójrz mi Ale w oczy. powiedz, kto ci tak powiedział, że ostro melanżowałam? Spójrz mi w oczy. Co to znaczy ostro melanżować? W życiu jest balans, czasem się pobawię. Zdrówko. <laughs> Spójrz mi w oczy i powiedz, że nie melanżowałaś ostro. Ostro nie, ale malanżowałam. Oczywiście, że melanżowałam. Lubię imprezy. Lubię spotykać się ze znajomymi, lubię z nimi sobie posiedzieć, pogadać, pobawić się, potańczyć. Lubię, lubię dać upust, upust tym wszystkim emocjom. Tylko, że teraz moje malanżowanie to jest na zasadzie mm, odprężenia i spędzenia fajnego mm -hmm. czasu, a nie ucieczki. A był taki moment, że była ucieczka. O. o! Uciekałaś, żeby nie być w domu? Nie uciekałam, żeby nie być w domu, tylko y... lubiłam te chwile takie, w których nie muszę myśleć o przyziemnych rzeczach, po prostu. Mhm. To najdłuższa impreza ile dni trwała? Ile dni? Słuchaj, nieco i spać. Klucz to jest zadać dobre pytanie. W i spać. Pomidor. Trzy. Ale to jeszcze raz. No zwariowałeś? Czy nikt to by tyle wytrzymał? Oszalałeś? Karolina ginął ze starych czasów. Mm -hmm. mm -mm. Nigdy w życiu nie było trzech dni. Ale to wiesz co, i tak to jest rozmowa, z której można było się w ogóle najwięcej o tobie dowiedzieć, bo tobie nie ma prawie nic. Prawda? Mm. Ja nie wiem, jak mi się to udaje. Ja nie wiem, jak ja to robię. Często mnie ktoś pyta z show biznesu, karna, dawaj rady, porady, rady, jak to zrobić, żeby, żeby mieć taki święty spokój w tym, w tym całym świecie show biznesowym. Mm, nie wiem, jaka jest zasada. Mhm. Zasada chyba też jest taka. Nie wiem, może jestem mało interesującym człowiekiem. E, może nie krzyczę o swoich relacjach za każdym razem. Może ich tak szybko nie pokazuję na światło dzienne, więc nie mają już czego robić tych afer. E, nie wiem, z czego to wynika, ale jakoś bardzo. Chciałam powiedzieć, że pilnuję tego, ale z drugiej strony, co ja robię takiego, że ja tego pilnuję. Ty dbasz o to chyba. Dbam o to. Nie musisz tego pilnować przez to, no bo to no jest tak. po prostu sumienne, tak, to jest twój styl życia. Dokładnie. Ja bardzo, mi się to bardzo podoba, że ja mogę dzięki temu mieć to swoje takie normalne życie, wiesz? Ja nie muszę się zastanawiać, że ja rano wychodzę z klatki, a tam stoją ze drzewem fotoreporterzy, nie muszę się oglądać za każdym razem, jak stoję przed knajpą gdzieś ze znajomymi, że ktoś nam robi zdjęcia, ja mam po prostu święty spokój i ja to bardzo lubię, ja nie będę za wszelką cenę szukała kontrowersji, jak gdybym chciała, żeby o mnie pisali, to by o mnie, mnie pisali codziennie, bo ja wiem jak to zrobić, bo ja tylko pracuję, ale ja tego nie potrzebuję. Mhm. Do no, czego mi jest to potrzebne? Do też, czego? Też spotykasz się, znaczy spotykasz się, też masz znajomych z normalnych ludzi, nie masz Dokładnie. tak jakby nie kumplujesz się chyba tak bardzo z popularnymi ludźmi, żeby też e Przyciągać, jakby, takie kółko wzajemnej adoracji, bo wydaje mi się, że polubiły się trochę takie kółka wzajemnej adoracji, że są ludzie, którzy siebie bardzo mocno kochają w mediach społecznościowych. Tak, ale tylko w mediach społecznościowych najczęściej, bo później słyszę, jak sobie obrabiają tyłki za plecami, jak ze sobą rywalizują, co jest dla mnie obrzydliwe i też byłam świadkiem takich sytuacji i też dlatego chyba tak od tego stronie. Mam ludzi z tego biznesu, których lubię, szanuję gdzieś tam się spotkamy na. I w bardzo chętnie z nimi porozmawiam, na imprezach gdzieś bardzo ich lubię, mhm. ale rzeczywiście cenię sobie moich przyjaciół, um, tych takich, normal mówiąc normalni, mówię, że spoza biznesu mhm. żeby była jasność. Dlatego, że, um, że ja też jestem właśnie normalna i oni mi dają ten mój normalny świat, tą taką Karolinę Zbrągowa, a nie e, Karolinę Gilon z telewizji. Mhm. Ja się w Karolinie Gilą z telewizji bawię, jak jestem w pracy i to jest fajne, jak wychodzę czasami na jakiś event, co też się rzadko zdarza, jak może zauważyłeś, może nie zwracasz na to uwagi, też rzadko bywam, jak bywam to z jakiegoś powodu konkretnego, e, a lubię to moje takie normalne życie. Lubię iść w dresie, e, posiedzieć na ławce w parku, e, lubię jechać na kładkę nad jeziorem na Mazurach, lubię moje normalne życie, takie normalne, normalne i tych normalnych ludzi. Serio. No i... Co nie znaczy, że nie lubię tamtych, żeby nie było. No, no jasne, że lubisz. Ja też tak, nawet jak wychodziłem na to spotkanie, to mówiłem do Patrycji, że się cieszę, bo ty jesteś takim kolorowym, wesołym ptakiem w tym wszystkim. A spotykałaś się kiedyś, nie mówię, że na poważnie, z kimś z show biznesu? Prostu... Spotykałam się, no, spotykałam się, miałam, miałam do czynienia z takimi osobami. Ale to nie było tak, że mnie ciągnęło dlatego, że są z show biznesu, tylko po prostu poznaliśmy się, coś zaiskrzyło. Ale nie mam, nie mam czegoś takiego, że nigdy nie będę z nikim w show biznesu biznesu. dzielę tak ludzi. No Ja też tak tego nie, nie odbieram, tylko po tak, prostu ale chciałem zapobiec. To... Tak, wiesz, też takie nakręcanie. Takie, czasami mam wrażenie, że niektórzy ludzie są tylko ze sobą, dlatego że żeby sobie ponakręcać jakby zasięgi i, i swoje biznesy. I tak czasami myślę, że oni nawet chyba sami nie wiedzą, że tak jest. Oszukują się, że to jest miłość. Czasami, oszukując siebie, potrafimy tylko tak pomyśleć o sobie dobrze. No. Więc to też Wie, jest więc, skomplikowane. Więc jak zobaczysz mi kiedyś z kimś, to wiedz, że to jest... <laughs> to jest serce, a nie... A nie z... Kalkulator. A nie kalkulator. Nigdy, nigdy, nigdy nie użyję kalkulatora w miłości, nigdy. Hmm, jestem przekonany akurat. Wydaje mi się, że te wartości, to, co twoja mama dla ciebie też zrobiła i to, jakim byłaś tak. dzieckiem, to potrafiło zbudować po prostu w tobie coś takiego, że Wiesz, jak wygląda dobro i wiesz, jak wygląda zło. A wydaje mi się, że też ty, czy ja, jednego i drugiego smakowaliśmy, no bo to jest zawsze metodą própi i błędów. Dotykasz tak. i raz ci poparzysz, raz nie, i potem jest kwestia taka, czy polubisz te fetysze, czy raczej będziesz Otóż chodzić co? bezpieczniejszymi drogami. Ale trzeba wszystkiego dotknąć. Wiesz, właśnie mądrzy ludzie dotykają w dużo, wielu rzeczy, ale mądrzy ludzie później dobrze wybiorą. Po prostu. Mm -hmm. I nawet jak robiłam głupie rzeczy w życiu, już zaraz się czepniesz. Ja robiłam nawet głupie rzeczy w życiu, jakieś destrukcyjne, to E, nauczyło mnie to czegoś i już dziś wiem, może czasami zajęło to więcej czasu, ale dziś już wiem, e, czego chcę, A przynajmniej wiem, czego bardzo nie chcę. Dlaczego się czepniesz? Ja się <laughs> w ogóle ciebie nie czepiał. No żartuję sobie, że słówka się czepniesz i powiesz, mm. a jakich złych rzeczy? Nie no spokojnie, to, że kokaina jest w show biznesie, każdy o tym wie. <laughs> nie o no tym. naprawdę, no, każdy o tym wie, że ta kokaina w show biznesie e, jest. Dobrze, że jest, bo to znaczy, że chociaż jakieś pieniądze tam e, są. Chociaż ja tak wydaje mi się, że tym. coraz mniejsze. Ale dobra. Tak, ty nie o tym? No. A, to, to, przepraszam, to przepraszam kompletnie, nie ten gość. Nie Pomyliłem ten gość. Do no właśnie, ktoś tam puka i już po prostu o nim pomyślałeś. Tak, tak a z przyszedł. No. O, super było cię zobaczyć. Zaczeka piękna rozmowa. Ciebie też fajnie. Wiem, zobaczyć, wiem. wiem, że nie będzie tu kontrowersji. Nie, no co ty byłaś z jakimś show biznesu? Tego chyba nigdzie nie było. Niech teraz szukają, co? No. Ej, tak nie znajdą. Myślę, że ty tam jesteś zabezpieczona, jeżeli chodzi o takie rzeczy. A też zaczął tak rozmowę, że cześć, cześć, śniłaś mi się dzisiaj? Co? Tak zaczął rozmowę, śniłaś mi się dzisiaj? Nie wiem, że akurat tamten, ale wielu tak do mnie zagadywało. Kurwa. Że się śniłam. Wypadłem z gry. Dwa lata w związku i wypadłem z gry. Kompletnie wielu. tego nie rozumiem. No. To jednak jest złożona, złożona dyscyplina sportu, jeżeli chodzi o romansowanie. Także jeszcze raz ci bardzo, bardzo dziękuję. Ja Ci bardzo dziękuję. Jeszcze chciałam Ci na koniec powiedzieć, że cieszę się, że już jesteś tutaj, wiesz, i masz fajne mm. ładne I, studio. I Ci życzę dobrze bardzo. Dziękuję. Dzięki.